To będzie dobry dzień, przynajmniej taką mam nadzieję. Środa, godzina 11, transferowy młyna, więc jak co tydzień w Państwa domach będziemy rozmawiać o ruchach w Polsce i za granicą. Będziemy plotkować i spekulować. Mamy dzisiaj trochę informacji, które należy umówić, ale będziemy robili wszystko po kolei, żeby sobie przebrnąć przez różne kraje. Filip Kapica, zapraszam ze mną jak zwykle. Znakomici eksperci, pan Rafał Nachorny. Dzień dobry. Pan Piotr Laboga. Dzień dobry. Kłaniam się. Filip Surma. Dzień dobry. Oraz Mateusz Rokuszewski. Dzień dobry. Panowie, no to wypada zacząć od ekstraklasy. Ja tak może zatizuję na razie, że jak to zwykle bywa w tej branży, trzeba dostać double check, trzeba poczekać na to, żeby mieć już pewne i sprawdzone informacje, ale dzisiaj porozmawiamy sobie, kiedy to tylko będzie możliwe, a propos przyszłości Marka Papszuna. Ale może najpierw na rozgrzewkę jego były klub, a więc Raków Częstochowa. Wiemy, panowie, że nadchodzi... Być może coś złego, jak sobie pomyślimy o przyszłości, nadchodzi Karabach, więc piłkarski wątek możemy zacząć, ale Raków to taki zespół, który na tyle przebudował się latem, że chyba na wszystkich to może robić wrażenie, nawet jeżeli dokonują ruchów i sięgają po piłkarzy, którzy za wiele nam nie mówią, no to na pewno dbają o każdą pozycję, którą chcieli wzmocnić. No tak, i to dalej trwa. Najpierw wydaje mi się, że Raków zadbał przede wszystkim o szerokość tej kadry, a później uznał, że będzie przede wszystkim dokładał jakość i to się dzieje, no bo i Kittel, i Plavsic, no to są tacy piłkarze, którzy powinni coś do Rakowa wnieść, mają też odpowiednie doświadczenie, szczególnie ten pierwszy, to jest taki przykład piłkarza, w przypadku którego ja naprawdę potrafię wierzyć, że on miał inne opcje, a jednak mimo wszystko wybrał Raków Częstochowa, bo wiemy też, jak układała się ta jego kariera, jakimi liczbami może się pochwalić. Na pewno był łakomym kąskiem. Nawet jeśli mówimy o piłkarzu 30-letnim, no to mimo wszystko wydaje mi się, że były nim zainteresowane ligi, w których płaci się troszeczkę lepiej niż w Polsce i też stoją te ligi na nieco wyższym poziomie niż Polska. No ale też chyba nie zakładamy, że oni mogą dać się jakoś od razu, przynajmniej tych dwóch piłkarzy, których ja wymieniłem w kontekście meczu z Karabachem. A tego meczu z Karabachem nie ukrywam, że się boję. Karabach tyle razy no, zrobił bardzo brzydkie rzeczy polskim zespołom, że... On nas terroryzował wprost, jak pomyślimy o tym. Możemy straszyć małe dzieci, powiedzmy wprost, tak? Jak Buka kiedyś, że tak, się wchodziło pod łóżko. Karabachem możemy straszyć małe dzieci, te, które się interesują piłką nożną, te, które się nie interesują, to może czymś innym. I widzę taki szmer podniecenia polegający na tym, że to teraz my będziemy faworytem meczu z Karabachem, gdyż to jest Karabach słabszy niż w spotkaniu z Lechem Poznań. Trochę można to zrozumieć, bo nie ma tych piłkarzy, którzy byli w tamtym meczu absolutnie wyróżniający się. Nie ma 3/4 ofensywy Wadziego, Kadiego, nie ma Ozdobicia, ale no to też nie jest tak, że czas w Karabachu się zatrzymał w miejscu i oni teraz siedzą i płaczą za tą trójką, tylko oni już wcześniej przygotowywali się na te ruchy, próbowali zastąpić tych piłkarzy później. Ta ofensywa jest w przebudowie, ale jeszcze zobaczymy, co z tej przebudowy tak naprawdę wyniknie, a nie musi wyniknąć coś absolutnie złego, także tutaj trzeba na pewno uważać, a jeśli chodzi o defensywę, czy to obronę, czy to, nie wiem, defensywnych pomocników, to tam jednak jest ciągłość, jest stabilizacja. Wymieniają się czasami stoperzy z różnych względów, ale to są piłkarze, którzy w tym klubie no już swoje widzieli, przeżyli kilka z tych europejskich przygód, no bo jednak 9 razy z rzędu gra w fazie grupowej jakichkolwiek rozgrywek, no to jest coś, co robi wrażenie. To jest zespół duży, jak sobie popatrzymy na to, na skalę tego rywala, właśnie ze względu też na tą przeszłość, którą mamy w odbiciu. Jakby szukać takich drużyn, które nas straszyły, no to nie wiem, reprezentacyjnie do głowy mi przychodzi Szwecja choćby z etapu naszego dzieciństwa, Mateusz, jak sobie przypomnimy, czy to końcówkę lat 90., czy to początek XXI wieku. Macie obawy, panowie, przed Karabachem dzisiaj? Znaczy, ja zwracam uwagę na to, że trener się nie zmienia, który pracuje tam od 2008 roku, czyli tak trener Marek Papszun razy dwa. Tak sobie możemy to wyobrazić, czyli ta organizacja tam jest bardzo silna i to jest, myślę, największy atut tej drużyny. Było trochę zmian, o których tutaj powiedział Mateusz. No, nikt z nas nie śledził, jak gra ekipa Karabachu, więc analizę zostawiamy, myślę, sztabowi szkoleniowemu Rakowa Częstochowa. Natomiast z ogromną pokorą trzeba podejść do tego meczu. Dla mnie no, faworytem ze względu na tę przeszłość pucharową, pracę trenera jest zespół Karabachu, ale ja myślę, że to dobrze dla Rakowa. Lepiej tak podejść moim zdaniem, bo jest tutaj dużo zmian w zespole z Częstochowy. I wydaje mi się, że ten blef, który został zapoczątkowany przez Michała Świerczewskiego, czyli jesteśmy biedni, nie wydamy pieniędzy na transfery, zmieniamy troszeczkę kurs,
też dobrze podtrzymać w tym mniemaniu, żeby jednak Karabach czuł się taki silny, mocny, że jest faworytem, a my jednak tutaj sprawimy niespodziankę i w końcu uda się przejść tę ekipę, no bo i Lech Poznań, Legia Warszawa, zawsze z nimi mieliśmy nie po drodze. Sądzę, że piłkarze Rakowa, Częstochowa powinni zapomnieć o tym, że Karabach w poprzednich sezonach lał na kwaśne jabłko wszystkich polskich rywali w tych dwumeczach pucharowych, ale też nie powinni podniecać się tym, że w pierwszym wyjazdowym meczu w poprzedniej rundzie z mistrzem Gibraltaru Karabach zwycięskiego gola strzelił dopiero w ostatniej minucie, bo on też nie jest taki słaby. To może być też taka zasłona dymna. Ja jestem tak jak wielu z nas, a może wszyscy, pod wrażeniem tych zakupów, tych transferów Rakowa Częstochowa tego lata, choć jak się wsłuchać w opinię kibiców medalików, no to można dojść do wniosku, że oni cały czas uważają, że brakuje zespołowi rasowego, klasowego, środkowego napastnika. Łukasz Zwoliński, mimo że strzelił dwie bramki, Florze Tallin, mimo że strzelił dwie bramki, Jagiellonii, cały czas ich nie przekonuje i oni, słysząc o transferze Plavsicha, cały czas zadają pytanie, a gdzie taki klasowy środkowy napastnik? No ja myślę, że te poprzednie lata udowodniły, że rzeczywiście na tej pozycji dziewiątki Raków miał problemy, że Gutkowski owszem strzelał gole, ale zawsze w Rakowie znajdowali się inni, którzy zdobywali ich więcej, a więc nie środkowy napastnik. Zobaczymy, jak będzie w tym sezonie, czy to był Iwi Lopez, przecież Koczergin strzelał dużo bramek, Bartosz Nowak. Zobaczymy, jak Zwolińskiemu będzie szło dalej, bo na razie ci rywale, których spotkał na swojej drodze w Rakowie Częstochowa, akurat w tej obronie nie grali najlepiej. Poza tym jedną bramkę strzelił z rzutu karnego. Też jestem bardzo ciekawy. Wiem, że bukmacherzy typują jako zwycięzcę dwumeczu Karabach-Agdam, a ja myślę, że Raków ma przynajmniej 50% szans na awans. Redaktor Laboga też postawiłby jakieś pieniądze na Raków? Ja nie stawiam. Cały dorobek życia daj na Raków. Nie, absolutnie. Na jeden z zespołów, absolutnie. Żeby było ryzyko. No ja doceniam Azerów, bo tak jak już powiedzieliśmy, wytrawny gracz, który regularnie występuje w europejskich pucharach. Osoba trenera jest, myślę, kluczowa. To znaczy pewne mechanizmy się nie zmieniają. On nie będzie dobierał taktyki pod zawodników, a bardziej zawodników pod taktykę. Jeśli te zmiany, które następują, o których Mateusz wspomniał, były planowane wcześniej, to one były planowane pod pewien schemat. Trener się czuje w jakimś schemacie dobrze i ten zespół gra w taki właśnie sposób. Natomiast i tak oceniam wyżej szanse Rakowa zdecydowanie niż wtedy Lecha, bo to są zupełnie inne perspektywy. Lech był wtedy rozbity mentalnie po odejściu Macieja Skorży. To była drużyna, która, pamiętam, zaproponowała Karabachowi trochę pospolite ruszenie. No jakoś zagra, mamy zawodników, Amaral się rozumie z Isakiem i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tu mamy zespół jednak gotowy, zespół, który został uzupełniony bardziej w szerokości składu niż może w jakości, ale taki jeboa. I przede wszystkim zespół, który już na dzień dobry pokazał, że formy nie stracił, że potrafi dzielić, tak przynajmniej zakładamy, ligę i puchary. Czyli w lidze zrobił swoje, wygrał z Jagiellonią Białystok pewnie. Jagiellonia pewnie nie jest potentatem w naszym mniemaniu aktualnie w lidze, ale jednak jest jakimś tam solidnym zespołem, z którym nikt pewnie łatwo wygrywać nie będzie. Więc zwycięstwo 3-0 robi wrażenie i są ci zawodnicy, którzy się rozumieją, chociaż kilku nowych doszło, ale przede wszystkim pewne mechanizmy są zastosowane w Rakowie, jest pewna kontynuacja i dlatego uważam, że Karabach być może zlekceważy, być może Azerowie traktują Polskę, jak my traktujemy Litwę na przykład, że regularnie trafiamy na zespoły z Litwy i Estonii i mówimy, okej, zdarzały się Flory Tallin i tak dalej, kiedyś tam, pamiętamy, zmizło, jak spoglądamy na Litwę, no Lewanie, etc., tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale prawda jest taka, że jednak patrzymy na te zespoły z Litwy, Łotwy i mówimy, przejdziemy. I zazwyczaj przechodzimy. I oni też pewnie patrzą na Polaków i mówią, tam był ten Lech, była kiedyś tam Legia, ktoś. Damy sobie spokojnie radę. I to może ich troszeczkę sprowadzić, powiedziałbym, do takiego poziomu nadmiernej pewności. Ale jednak uważam, że na boisku decyduje forma. Nawet jak w pierwszych minutach Karabach zostanie zaskoczony, to w perspektywie dwumeczu oni zrobią swoje. Więc no wyżej jednak stawiam szansę Karabachu, ale nie odbieram na pewno szans Rakowa i nie traktuję ich tak jak przed rokiem Lecha, który będzie po prostu chłopcem do bicia. Do tego, co mówi Piotrek, jedna rzecz. Właśnie Lech wtedy grał w pierwszej rundzie, tak? Startował troszeczkę z marszu. Teraz Raków ma za sobą już 4 spotkania. Ma rywalizację o Super Puchar Polski z mocnym przeciwnikiem, co było, myślę, bardzo dobrym przetarciem. I widać było też po tych wszystkich meczach, że ta forma Rakowa idzie w górę. W
pierwszym meczu nie wyglądało to dobrze z Florą Tallinn i wyobraźmy sobie, gdybyśmy wtedy, tak jak Lech, trafili na Karabach, mogłyby być o wiele większe problemy. Flora Tallinn miała lepsze sytuacje niż zespół Rakowa Częstochowa, mimo optycznej przewagi drużyny z Częstochowy. Natomiast dzisiaj ta sytuacja jest troszeczkę inna. Było to przetarcie, 4 mecze za zawodnikami i nawet w spotkaniu z Jagiellonią, możemy tutaj to deprecjonować bądź nie, ale tak samo było widać, że Jagiellonia tak od 35, 40 minuty już nie była w stanie nawiązać walki, już to nie była ta sama intensywność, co znaczy, że Raków wszedł na takie dobre tory, które znamy z poprzedniego sezonu, więc to jest dla polskiej drużyny atut, że w spotkaniu z Karabachem nie przystąpią jako takie świeżaki, że od razu po okresie przygotowawczym, tylko już ta dyspozycja jest na dużo lepszym poziomie, porównując to, o czym tutaj Piotrek mówił rok temu. Ma wprawdzie Raków Częstochowa nowego trenera, ale ten trener zna swoich piłkarzy od 2 lat. Przecież pomagał Markowi Papszynowi, więc on jest taki stary, nowy. Natomiast Lech Poznań, Van der Broma, to ledwo co poznał. Zresztą wiemy doskonale, że Lechowi na początku ubiegłego sezonu nie szło zarówno w pucharach, jak i w lidze, a mimo wszystko się pozbierał. Natomiast na pewno trener Szwarga jest w lepszej sytuacji niż Van der Brom rok temu. Personalnie, a proszę bardzo jeszcze. Tutaj znaczy nie, że chciałem zaznaczyć, że nawet w przypadku niepowodzenia, nie wyrównanego dwumeczu, który nie skończy się dla nas powodzeniem, nic złego tak naprawdę jeszcze się nie dzieje, no bo Raków miał poduszkę bezpieczeństwa. Tak, miał to szczęście, że wylosował w pierwszej rundzie rywala o wiele słabszego niż rok wcześniej, a to powoduje, że ta ścieżka dla mistrzów krajowych jest jednak dość komfortowa, że później dostajesz, niezależnie od tego, co się wydarzy, jeszcze przynajmniej dwa mecze, nie, jeśli nie pójdziecie w Lidze Europy, no to będziesz miał jeszcze 2 mecze o Ligę Konferencji i z tego powodu nie będzie nawet żadnej wielkiej tragedii, jeśli rzeczywiście te nasze prognozy się sprawdzą i Karabach okaże się drużyną zbyt doświadczoną, żeby ich wyrzucić z walki o Ligę Mistrzów, aczkolwiek no, pokusa jest duża, no bo w poniedziałek też mieliśmy kolejne losowanie, znamy potencjalnych następnych rywali, czy to w przypadku Rakowa, czy to w przypadku pozostałych drużyn, które grają w europejskich pucharach i no, już przejście Karabachu, to naprawdę otwiera taką bardzo ciekawą perspektywę, której, no nie wiem, nawet Marek Papszun mógłby nieco pożałować, że nie podjął się tego wyzwania i nie spróbował jeszcze przez sezon zostać w Rakowie Częstochowa. I ja myślę, że stąd też ta ofensywa transferowa Rakowa, bo ona jest imponująca, 12 zawodników i być może to nie jest ostatnie słowo, ale moment wylosowania Flory Tallinn, patrząc na to, jak ta ścieżka do fazy grupowej, niezależnie których rozgrywek, no, wydaje się, oczywiście tu mocno zaznaczam łatwa, spowodował również to, że zaczęto sprowadzać kolejnych zawodników. Dla mnie jedyne, co jest zastanawiające, jak to wszystko tam uda się między samymi zawodnikami pogodzić, bo wiadomo, że ego piłkarzy jest zawsze bardzo wysokie. Ci, którzy grają, są niezadowoleni, ci, którzy grają wręcz przeciwnie. Oczywiście Raków ma, żeby grać na 3 frontach i wtedy wydaje się to dobrze pogodzić, ale znamy piłkarzy, jednak oni zawsze chcą grać. Jak to pomieści się tam wszystko? Nie wiem, czy będą jeszcze jakieś odejścia. Wiemy, że Dominguez jest piłkarzem, który ma być zmieścić wszystkich obcokrajowców sprzedanym. To też taki majstersztyk, że wzięli go za darmo z Miedzi Legnica, a jeszcze na nim zaraz zarobią. Natomiast to jest dla mnie interesujące, jak sztab szkoleniowy poradzi sobie z taką liczbą piłkarzy, jak zawodnicy będą również odbierali ten fakt, że nie będzie dla nich miejsca w składzie, czy nawet w kadrze drużyny. Ale co jak co, akurat w Rakowie pacyfikować ego potrafią, wiemy o tym doskonale, bo zazwyczaj było tak, że jak jakiś piłkarz, pamiętam choćby kazus Poletanowicza, niby piłkarz wyjściowego składu, a w pewnym momencie Papa Nikolaou go z tego składu relegował, to nie było dla Rakowa problemu, pozbyto się piłkarza, więc oni, myślę, tam umieją zarządzać. Oczywiście nie ma Marka Papszuna, czyli głównego pacyfikatora, ale jego następca, z tego co wiem, też jest twardym gościem i myślę, że sobie z tymi zawodnikami poradzi. No, misja jest najważniejsza, uważam, i ci piłkarze mają świadomość, że przyszli do zespołu, który ma ambicje, żeby połapać znowu w kolejnym sezonie i Puchar Polski, i powiedzmy mistrzostwo, i coś odnieść, jakiś sukces w europejskich pucharach. Jeśli udałoby się, załóżmy, powtórzyć wariant Lecha Poznań, czyli załapać się na wiosnę, choćby w tej Lidze Konferencji Europy, no to popatrz, tak naprawdę jest parę miesięcy, gdzie musisz grać co 3 dni, a czasami, no może nie częściej, ale generalnie grasz non-stop co 3 dni. Uwierz mi, przyjdą kontuzje i ci piłkarze będą grali, bo zazwyczaj są problemy z szerokością. Lech miał przecież ogromne problemy, pamiętasz, jak
łatał Czerwińskimi różne pozycje, bo brakowało zawodników, którzy w danym momencie byli gotowi na tą to najważniejszą pozycję do grania. Przy założeniu, że drużyna będzie grała w fazie grupowej, to myślę, że mogę się z tym zgodzić. Natomiast popatrzmy na przykład to, na co zwrócił uwagę Rafał, bo domagając się niejako transferu napastnika, że to była większa potrzeba, przychodzi taki piłkarz, który będzie grał, jest przymierzany do roli lewego wahadłowego, czyli oprócz niego mamy jeszcze Soresku Silva, tak. I Kamila Pestkę, który wraca do dyspozycji. Więc tak naprawdę mamy czterech piłkarzy na jedną pozycję. To za dużo na trzy fronty nawet, jakbyś miał. No właśnie. Macie też drugie wahadło i Soresku i Jean Carlos Silva to też jednocześnie jest drugi i trzeci prawy wahadłowy. I Fran Tudor. No tak, no Fran Tudor pierwszy, oni drugi i trzeci. No tak. To nie tak, że to czwórka obstawia tylko jedną pozycję, tylko raczej oni wspólnie obstawiają. Chyba, że jest tak, słuchajcie, że oni się już zabezpieczyli na właściwie wszelkie scenariusze. Czyli załóżmy, przyjdzie ten negatywny, Raków odpada i wtedy mają gotową możliwość, załóżmy, sprzedania Tudora czy któregoś z tych piłkarzy za sensowne pieniądze. Bo mnie na przykład zastanawia powrót Soresku. On się generalnie nie sprawdził podczas tej pierwszej, nazwijmy to, przygody w Rakowie i nagle wraca. No pytanie... Ale teraz lepiej wygląda od Jean Carlosa Silvy. Dostał taką naprawdę szansę i taki kredyt zaufania, bo on grał w kilku meczach z rzędu w wyjściowym składzie. Prezentował się nawet momentami całkiem nieźle, ale coś tam nie zagrało, mam wrażenie, pomiędzy nim a Markiem Papszunem, a teraz gdy Marka Papszuna nie ma, w Rakowie stwierdzono, że to jest zbyt dobry piłkarz, mający kontrakt taki, a nie inny, bo też wyłożyliśmy za niego sporo pieniędzy, żeby nie dać mu jeszcze jednej szansy, żeby wystartować, bo no to też jest reprezentant Rumunii, człowiek, który na swoim tym lokalnym rynku coś znaczył. Wielokrotnie był w przeszłości łączony, jeśli się nie mylę, z Legią Warszawa na przykład. I nieprzypadkowo, bo wydaje mi się, że to jest dobry zawodnik, który no może jeszcze się pokazać z całkiem niezłej strony. Ja od razu odbiję, bo uważam, że było odwrotnie i to zaraz zaargumentuję. To znaczy, pamiętam, jak trener Marek Papszun wprowadzał też Berggrena, to znaczy tak, dostajesz szansę, nie sprawdzasz się, są następni, bo jest tak duża rywalizacja i oni wchodzą. I popatrzcie chociażby na mecz Flora Tallinn, pierwszy. Do przerwy od razu dwie zmiany, tak? Schodzi Jean Carlos, schodzi Nowak, bo mamy Jeboacha, bo mamy następnych, którzy są do dyspozycji trenera, bo ta kadra jest tak silna, jest tak wyrównana, tych piłkarzy jest tak dużo, że nie ma czasu na to, żeby dawać kolejne szanse zawodnikowi, bo czekają następni, więc musisz być sprawiedliwy wobec tych, których masz, a pewnie w szatni była o tym mowa. Więc o to chodziło przecież, żebyśmy taki klub mieli wreszcie, więc nie? Ja na to w ten sposób patrzę. Nie tyle, że on nie otrzymał więcej szans, tylko po prostu byli następni, no, którzy nie okazali się gorsi. Przez Marka Papszona. To nie jest tak, że... Soresku wtedy rywalizował, pamiętam, z Tudorem. Z Tudorem czy z Kunem i przegrał tę rywalizację. Kun akurat po drugiej stronie, ale rzeczywiście... Ale Soresku też ale Soresku rzeczywiście przegrał rywalizację. Tak, no, z Tudorem taka sytuacja, że jeszcze schodził do trójki często, tak? I wiadomo, swoje szanse jako prawy wahadłowy dostawał momentami Wiktor Długosz i tak dalej, ale no mimo wszystko, czasami tak jest, że nie wiem, dopiero drugie podejście jest przez piłkarza wykorzystywane i ja nie wykluczam, że akurat będzie w tym wypadku, bo no, też kolegą Soresku jest Rakowiczan, który dostał na początku szansę, świetnie się zaprezentował, później jakaś kontuzja i już trudniej mu było wrócić do tego miejsca, z którego startował, a to był taki naturalny następca Kamila Piątkowskiego, przynajmniej z taką misją do Rakowa przychodził, ale to jest cały czas względnie młody piłkarz, jeśli się nie mylę, kapitan rumuńskiej młodzieżówki na ostatnich mistrzostwach Europy, który ma duży potencjał, ale no czasami trzeba na takich zawodników też poczekać i to też nic złego, że teraz oni dostarczają dodatkowych opcji dla Dawida Szwargi. No to panowie, 12 wzmocnień w letnim okienku, prawie jak Nottingham Forest przed swoim sezonem w Premier League 12 jak miesięcy Chelsea. Temu, ale z lepszym skutkiem tutaj wyżej. Zakładamy. No właśnie, można jak Chelsea, ale na razie wszyscy się w szatni mieszczą w Rakowie. Jest takie ciekawe pytanie na czacie, które zadaje John Locke. A nie wydaje się wam, że to dzięki odejściu Papszuna sprowadzani są ci zawodnicy, na których Papszun miał określony profil, a więc zawodnika na każdą pozycję i nie do końca są to nowe nabytki i się w to wpisują. Jak wy w ogóle na to patrzycie, na tą filozofię, która dokonała się latem? I jeszcze uzupełnię to jedną rzeczą, tak spojrzę na ciebie, Mateusz. Biorąc pod uwagę tę narrację, która była w Rakowie, kiedy żegnał się z klubem Marek Papszun, kiedy była ta konferencja prasowa, kiedy mówiło się o tym, że będzie zakręcony kurek, że tych pieniędzy na transfery nie ma, to w zasadzie szczęka mogła opadać do podłogi, kiedy podpisywał umowę choćby Sonny Kittel. Kiedy sobie spojrzymy w ogóle na niego, to nie jest przypadkiem tak, że mówimy o jednym z takich bardziej spektakularnych na papierze wzmocnień w historii Ekstraklasy, że tworzylibyśmy taką listę, na której uwzględnilibyśmy
Liu Boye, być może Kiu Jalinsa, jak sobie go przypomnimy z Wisły, ze względu na CV, ze względu na reprezentację Holandii, na wyjazd na duży turniej, bodajże Mundial w 2006 roku. Jak ty się na to zapatrujesz? O, bardzo trudne pytanie zadałeś. Czy to w przekroju całej historii Ekstraklasy może być spektakularny ruch? No pewnie zależy, jak do tego podejdziemy, bo zawsze jest jakimś wydarzeniem przyjście do ligi piłkarza, którego my znamy bez takiego sprawdzania, bez dokładniejszego researchu. To często były przykłady piłkarzy, którzy po prostu już nie dawali rady w żadnym innym miejscu, więc my jeszcze chcieliśmy po nich sięgnąć ze względu na to, że jest to rozpoznawalne nazwisko, typu, nie wiem, Eduardo da Silva. Był do takiego też należy uwzględnić ze względu na jego przeszłość. Tak, Sonego Kittela zdecydowanie do tej grupy nie będziemy zaliczać. To jest piłkarz, o którym nie mówiłoby się w Polsce zbyt dużo, albo nie mówiłoby się o nim w ogóle, gdyby nie to, że w pewnym momencie powstała ta kampania mająca na celu wepchanie go do reprezentacji Polski i sprawdzenie go na tym poziomie. Przy tej okazji się dowiedzieliśmy, że jest ktoś taki, który ma związek z naszym krajem i przy okazji jest bardzo dobrym, bardzo ciekawym piłkarzem, ale no, aż chyba na coś takiego bym się nie porwał, że to jest jeden z najlepszych, tak już na wstępie, transferów w historii naszej ligi. Ja bym chciał może, jeśli można, a propos tego wątku transferów, bo tak sobie popatrzyłem z perspektywy ostatnich lat, zauważcie jedną rzecz. Raków ściągał piłkarzy w ostatnich latach, może z wyjątkiem Koczergina, ale to była taka trochę sytuacja wymuszona różnymi okolicznościami. Piłkarzy nieoczywistych, piłkarzy, po których raczej z pewnymi wyjątkami wspomniałem, że Sorescu był gdzieś tam w orbicie zainteresowań Legii Warszawa. Nie? Bo Tudor... On był przez pół roku bez klubu i stąd można było zakładać, że trafia właśnie do Rakowa Częstochowa, a nie do innego miejsca, ale to wcześniej był piłkarz o określonej klasie, tak? Tak, tak. To akurat o Sorescu wspomniałem, że powiedziałeś, że był w orbicie zainteresowań Legii, natomiast tacy piłkarze jak Wdowiak, jak Cebula, Poletanowicz, tak moglibyśmy wymieniać. No, bądźmy szczerzy, no Cebula już przez wszystkich był raczej traktowany z przymrożeniem oka, tak zwany wielki talent z korony, który nie potrafił rozwinąć skrzydeł. I to byli zawodnicy, którzy przybywali do Częstochowy, patrzono na nich, no ciekawe, co się uda z nich jeszcze wydobyć i okazywało się, że Marek Papszun potrafił z tych piłkarzy naprawdę wydobyć bardzo wiele. Więc to też byli piłkarze, którzy bardzo wiele zawdzięczali Markowi Papszunowi. To znaczy on im pokazywał, słuchajcie, róbcie to, co ja wam każę i zobaczcie, jaki osiągniecie poziom. Dzisiaj jednak przychodzą piłkarze, którzy już ten poziom osiągnęli. Przecież po takiego Zwolińskiego być może nawet zainteresowane tym piłkarzem były kluby z absolutnego topu. Mówiło się, że Lech nawet dopytywał się a propos Zwolińskiego. Jeboa, no wszyscy wiemy, jakim zawodnikiem, mimo że Śląsk dołował, to Jeboa miał swoją klasę i tak dalej, i tak dalej. Każdy z tych piłkarzy, Pestka, był gdzieś tam w okolicach reprezentacji, więc dzisiaj by przychodzili też piłkarze do Rakowa, to taki wątek, mówię, być może do dyskusji, którzy w cudzysłowie nie musieliby nic Markowi Papszunowi zawdzięczać. Oni są już wzmocnieniem tego zespołu, podnoszą w pewnym sensie poziom, co już pokazał mecz z Jagiellonią i asysta Jeboacha. Więc zastanawiam się, czy to też nie jest ten ruch, który mówisz, ten blew i tak dalej, i to stawianie na piłkarzy dzisiaj, jakby posunięcie się zupełnie w inną stronę, czyli branie tych kąsków konkretnych, o których też były zapytania, bo Pestkę też podobno Lech Poznań chciał i tak dalej, że to nie jest też zmiana strategii, być może również wywołana zmianą szkoleniowca. No to a propos Ekstraklasy, pozwolicie, że wtrącę. Mamy w opisie tego wideo link ze specjalną ofertą dla widzów z YouTube'a na aplikację Canal Plus Online. Polecamy, bo można tam oglądać rozgrywki Ekstraklasy na wielu urządzeniach. A pierwsza kolejka taka niezła. Gdyby zrobić highlights, ja wypuścić... Ja podkreślam to na każdym kroku, słuchaj, bo to można robić naprawdę z czystym sumieniem. Wymień mi 5 najładniejszych bramek z tej kolejki. No i zobacz, i musisz je jakoś sklasyfikować. Słucham. No, Bartłomiej Kutka, zdecydowanie numer jeden. Tym bardziej, że miałem okazję to sobie na żywo obejrzeć. Dwa gole, które padły na Widzewie, czyli Artur Siemaszko, a także Alvarez. W dodatku Michał Rakoczy z pewnością, no bo to też był bardzo ładny rajd. I też z tego meczu możesz dać bramkę. Lewa noga. Szkury, tak? Może być Szkuryn, może być Domański. Także tak naprawdę, no tak jak mówisz... No Domański z dużą dozą szczęścia. Okej, ale chodzi mi może z Wuta, tam był rykoszet, okej. Okay, może faktycznie, Martiński, Zelcza, Dublet, no kolejka cudów, no. To była bardzo ładna bramka głową Martińskiego, tak? A Czerwiński nie trafia do niemal pustej bramki, podobnie jak i Pyrka, więc to też jest kolejka cudów. To jest taka kolejka, że nie trzeba ligi reklamować. Nie trzeba, po prostu absolutnie. Trzeba było ją obejrzeć, a teraz można wrócić choćby do skrótów, oczywiście na YouTubie Canal Plus. Dobra, jedziemy dalej. I dynamizujemy. Czy na to pytanie odpowiedzieliśmy do końca naszego gościa. Tak. No właśnie, a to szanuję, no, że tutaj wiesz, trzeba szanować tutaj naszego widza. Tylko jakbyś uściślił jeszcze raz to pytanie, które zadał.
O, powiem ci, że teraz przyczesać... Mam, a nie, nie mam, ale... No, możesz to prowadzić. To było pytanie o Neymara. Dobra, mam, spokojnie. Chciałem teraz jakieś emocje zbudować. A nie, wydaje się wam, że to dzięki odejściu Papszuna sprowadzani są ci zawodnicy. Papszun miał określony profil zawodnika na każdą pozycję i nie do końca nowe nabytki się w nią wpasowują. Znaczy, myślę, że te profile, które sobie Raków stworzył, są ponadczasowe i nie tylko wynikające z pracy Marka Papszuna. Być może rzeczywiście doszło do teraz do jakiejś zmiany. Na pewno i było tak, że Marek Papszun czasami stawał okoniem, gdy dostawał propozycje jakichś piłkarzy, którzy byli na przykład rezultatem scoutingu i później te kandydatury były podsyłane do trenera właśnie, żeby je albo zaakceptował, albo zakwestionował. No i chyba na tym polu też dochodziło do czasami do jakichś niezgód pomiędzy klubem, a tym, jak to widział Marek Papszun, bo Marek Papszun widział określony typ zawodnika, tak więc ja się trochę zgodzę, ale też nie do końca. Poza tym Dawid Szwarga podkreślał, że on przyszedł do zespołu, który miał już zbudowaną tożsamość, więc on tutaj nie będzie robił żadnych rewolucji i te zmiany może nie mają charakteru kosmetycznego, ale nie są też jakieś takie wielkie. Mi przyszła jeszcze jedna rzecz do głowy, nad którą Raków jako solidny zespół z solidną kadrą powinien jednak trochę popracować, to strzelanie rzutów karnych. Wprawdzie z Jagiellonią Zwoliński zdobył bramkę z rzutu karnego, ale przegrał Raków ostatnie dwa konkursy rzutów karnych. Obie z tą samą drużyną, ale to akurat nie ma znaczenia, bo trzeba przede wszystkim pokonać bramkarza rywali, a Raków przystępuje do rywalizacji, gdzie będą dwumecze, z zespołami o mniej więcej podobnym potencjale i jest wielce prawdopodobne, że będą się kończyć konkursami rzutów karnych, ale żeby to tak nie zabrzmiało pesymistycznie, to powiem, że Raków ma na tyle solidny zespół, że ja przynajmniej będę uważał, iż nawet gdyby dzisiaj Rakowowi noga się powinęła i przegrał 0-1, nie życzę, nie przewiduję takiego wyniku, to w dalszym ciągu będę uważał, że nie stoi na straconej pozycji przed rewanżem, bo tak ma moim zdaniem już taką solidną drużynę, która już na początku sezonu prezentuje niezłą dyspozycję. No to a propos może drużyny. Ja tylko bym krótko, jeśli miałbym odpowiedzieć naszemu pytającemu, bo mnie to interesuje, a wydaje mi się, że Marek Papszun stworzył taki system pracy z zawodnikami, stworzył taką matrycę, taką metodologię wprowadzania piłkarzy pod pewien konkretny sposób gry, że jeżeli nawet ten piłkarz jest o innym profilu, to i tak zostanie dopasowany do wypracowanego modelu. Ta liczba osób w sztabie pomaga realizować tę organizację pracy i widzimy też na przykładzie zawodników Rakowa, na co Piotrek zwrócił uwagę, jak oni rosną pod tym sposobem pracy, jak oni rośli przez ten okres. I tak samo, że ci piłkarze są uniwersalni, to znaczy mogą być sprofilowani, czy to na pozycji wahadłowego, czy to nawet na przykładzie Frana Tudora na pozycji środkowego obrońcy, a gdyby była potrzeba, to i wypracowano by z nim model gry w środku pomocy. Więc wydaje mi się, że Marek Papszun jeszcze stworzył coś więcej, coś szerzej, coś głębiej, że i tak jakiego piłkarza się nie sprowadzi, to jest tam sposób na to, żeby go wpasować właśnie w tę metodologię pracy. I to jest ta największa, myślę, zasługa trenera, że on zostawia pewnego rodzaju matrycę. Pytanie, jak ci nowi liderzy będą w stanie z tego korzystać, no i czy będą to dźwigali w tych trudnych momentach, bo to, co czeka Raków, to na pewno też jakieś zarządzanie kryzysem i to jest, wydaje mi się, największy znak zapytania. To było wyczerpujące, czyli możemy temat Rakowa, no już mam takie poczucie, że możemy sobie darować i przeniesiemy się do miasta, w którym tak naprawdę de facto się znajdujemy teraz. Warszawa, dzieje się w Legii, Mike Nawrocki, to jest może ten pierwszy temat, od którego zaczniemy, ale wkrótce przejdziemy też do trenera stołecznego zespołu. Najpierw transfer, który się materializuje, który się dokonuje i który sprawia, że Legia zarobi dużo pieniędzy. Tak, już nawet widziałem zdjęcie w koszulce Celticu, więc... Więc w zasadzie te wszystkie spekulacje, wszystkie doniesienia okazują się prawdą. Mam nadzieję, że prawdą też okaże się kwota, którą Legia otrzyma za ten transfer, bo to duże pieniądze. Ile ostatecznie? No tam 5,5, ale wydaje mi się... 5 kawałkiem, tak? Ale wydaje mi się, że plus, tam jest plus. Te zmienne są najciekawsze. Tak, tak. No, i Legia też pokazuje, że całkiem nieźle robi...
potrafi zarabiać na też przyszłych transferach piłkarzy, którzy z niej odchodzą, no bo no przed chwilą chociażby Sebastian Szymański też wrzucił do kasy stołecznego klubu jakieś dodatkowe pieniądze, przechodząc do Turcji. Ja jestem ogromnym fanem potencjału Majka Nawrockiego. Jestem fanem tego, co potrafi urobić w tym systemie z trójką środkowych obrońców, kiedy grał bardziej na prawej stronie i rzeczywiście potrafił robić przewagę na połowie rywala. Z drugiej strony nie dziwiłem się też decyzją Kosty Runjajicia, że w tych trudnych momentach często wolał postawić na bardziej doświadczonych obrońców. Z jednej strony Artura Jędrzejczyka, na środku Rafała Augustyniaka, po lewej stronie Jurego Ribeiro, bo Mike Nawrocki jeszcze brakowało mu troszeczkę pewności w tych poczynaniach defensywnych. Tutaj był klasyczny układ coś za coś i w tych, powiedziałbym, momentach próby Kosta Runjajic uznał, że Mike Nawrocki jest mniejszą gwarancją niż bardziej doświadczony piłkarz. Stąd też, bo do tego zmierzam, z Legii odchodzi piłkarz bardzo utalentowany, bardzo fajny, ale też piłkarz, który moim zdaniem, którego brak nie odbije się tak mocno na jakości tego zespołu i takie transfery chyba najbardziej lubimy. A gdyby patrzeć na jego przyszłość. I Owca też jest w tej opowieści, ale zatem to będzie bardziej kariera na miarę Artura Boruca na Celtic Park, czy drogą Macieja Żurawskiego dobry sezon, ewentualny zjazd, a może bardziej jak Paweł Brożek czy Klimala. Co byś obstawiał teraz? No? No, szczerze mówiąc, pożonglujmy. Nie śledzę aż tak uważnie szkockiej piłki. Ale kochałeś kiedyś na Kamur. Tak, bo zawsze na Polsacie były te transmisje, taka 11 coś i tam Celtic Macieja Żurawskiego i Artura Boruca grał z Aberdeen, Inverness i różnymi innymi drużynami. Pamiętam 4 gole, chyba nawet 5 Macieja Żurawskiego w jednym spotkaniu. 4 na pewno. Dziekanowski też 4 strzelił dla Celticu z Partizanem Belgrad, bo przecież jeszcze pamiętaj o Darku Dziekanowski, o Darku Wdowczyku. Ulubiony piłkarz Andy'ego Cole'a, Dziekanowski, gdybyśmy sięgali. No, a niedawno Legia przecież też sprzedawała do Celticu Juranowicza, także niewykluczone, że i powiedzie się też Nawrockiemu. Trudno tutaj spekulować, wydaje mi się, ale to, co jest zastanawiające, że Legia transferuje zawodnika, który nie grał w reprezentacji Polski, mam tutaj na myśli pierwszą reprezentację, czyli nie był tam dostrzeżony, bo być nie mógł. Po drugie, Legia nie grała w europejskich pucharach w tym poprzednim sezonie, a mimo to udaje się transferować za bardzo dobrą kwotę tego zawodnika. Więc to jest, myślę, sukces, ja bym tak na to popatrzył, scoutingu, działu sportowego Legii Warszawa za taką kwotę sprzedaż tego piłkarza. No i musimy patrzeć, jak się będzie rozwijał, bo to zależy od tylu czynników, od samego również zawodnika, że trudno teraz wyrokować. No i zobaczymy też, jak ten transfer wpłynie właśnie na jego pozycję w reprezentacji Polski, bo często tak się daje, tak się zdarza. Mamy zawodnika w Polsce, nie jest powoływany, transfer do zachodniego klubu, od razu sięga po niego selekcjoner. Teraz to on już jest o wiele, wiele lepszy, dojrzał, to już zasłużył. Więc spodziewam się również tutaj awansu Majka Nawrockiego. No mamy ostatnio dobre akurat wrażenie, jeśli idzie o transfery obrońców z polskiej ekstraklasy, bo przykłady chociażby z Górnika Zabrze. Ja przyznam szczerze, nie wierzyłem w sukces Wiśniewskiego za granicą. Tymczasem okazuje się, że on rośnie jak na drożdżach i już tam dopytują o niego, albo może już... No, gdyby nie kontuzja kolana, teraz to byłoby kierunek angielski obrany. No, otóż to, więc ten pierwszy przykład, Bochniewicz, który też sobie w Holandii bardzo dobrze radzi. No też tak o nim zapominamy w ogóle. Tak, tak. Jako kandydacie dokładnie do gry w reprezentacji. Myślę, że to, co Rafał powiedział o transferze Juranowicza, też miało wpływ. To znaczy Celtic miał świadomość, że warto spojrzeć na Legię, że po pierwsze kolonia Polaków od X lat, od lat 80., która tam była, z różnym skutkiem oczywiście, ale jednak wiele dobrych wspomnień w Glasgow jest. Jak wiemy, no Celtic też ma ograniczone możliwości penetrowania, bo też nie dysponuje aż takim potencjałem przekonywującym finansowym jak kluby angielskie, niemieckie i tak dalej, a gdzieś to pole w Europie się zawęża, bo naprawdę już wszyscy mają tak przetestowane te poszczególne ligi, już niektórzy sięgają do Węgier. Kiedyś Węgry właściwie były pustynią, nikt tam na Węgry nie spoglądał. Kiedyś przecież legendą Celticu zostawał Słowak, Lubomir Morawczyk 20 lat temu. Otóż to, a dzisiaj tak naprawdę zauważmy, że kluby nawet z takich egzotycznych kierunków jak
Azerbejdżan, które mają pieniądze, Kazachstan, też już penetrują te ligi wschodnioeuropejskie, też starają się tych zawodników wyciągać, więc no Celtic świadomy swoich ograniczeń, myślę, że spogląda na Polskę, skoro ma dobre doświadczenie, wyciągnął Juranowicza. Mówimy o Nawrockim, który jest piłkarzem, o czym powiedzieliście, młodym, wszechstronnym, potrafiącym grać w różnych ustawieniach, potrafiącym strzelać gole, mającym jakieś, powiedzmy, pojedyncze, ale jednak asysty. Doświadczenie też gdzieś zebrane podczas młodości w Werderze Brema już za granicą był, więc gdzieś ten klimat za granicy czuje, więc ja wierzę, że to może być naprawdę niezły strzał. Nie wróżę, że od razu gdzieś tam sięgnie po niego Arsenal czy ktoś inny typu rok później od razu Premier League, ale to jest, uważam, świetna perspektywa właśnie przed potencjalnym w przyszłości, Rafał, zainteresowaniem klubów właśnie angielskich, które przecież biorą piłkarzy stamtąd. A ja spróbowałem sobie przypomnieć, skąd Celtic wziął pieniądze na Nawrockiego, bo to nie są wielkie pieniądze, ale Celtic też nie jest taki skory do wydawania milionów funtów, ale sprzedał portugalskiego napastnika Jotę do Arabii Saudyjskiej, o której pewnie jeszcze parę razy wspomnimy w dzisiejszym programie, czy chcemy, czy nie. Ja tu mam piłkarzy. Tak, czy chcemy, czy nie. No i tu też podawano ten przykład tego Joty, bo to nie jest ten Jota z Liverpoolu, żebyśmy tutaj wszyscy mieli świadomość, że Arabia Saudyjska tak kusi piłkarzy, że potrafi 5 razy podnieść zawodnikowi pensję, jak było w przypadku Joty, no i w tej sytuacji piłkarz już a może się pomylili? Nie musi mówić, że chce tutaj rozwijać się. Może nie chcieli tego Jota, ale może, wiesz. Słuchaj, może. Różne pomyłki piłka widziałam. Tutaj historycznej precyzji muszę dodać, że 4 gole i 2 asysty Macieja Żurawskiego w tym meczu słynnym. 4, widzisz. Dunfermline. To był wtedy ten rywal, ale 5 było z GKS-em Katowice. Dlaczego? Dlatego było to wszystko zlane. Na wyjeździe. Panowie, Kosta Runiaić przedłużył kontrakt z Legią. Że Żurawski nie wykorzystał tego potencjału, nie za późno wyjechał z tej ekstraklasy. I historycznie. Rozmawiałem z nim o tym jakiś czas temu. Odpowiednia dla niego. No właśnie. Że pewnie było kilka lepszych, a też topowych. No miał to poczucie, ale nie chcieli go za wszelką cenę wypuścić. Opowiadał mi kiedyś taką historię, jakoś off the record, że już kiedyś się dogadał bodajże nawet z Trabzonem, żeby gdziekolwiek się uwolnić. Pojechał na lotnisko i dostał wtedy blokadę od pana Cupiała, że nie, wraca, no właśnie, jednak ostatecznie cię nie wypuścimy. Było, i tak kilka razy była blisko. I nęcony, i dobre kontrakty. Tak, ale Trabzon uwierzy, bo przecież tam Szymkowiak poszedł Bruszkowie, tak? Dokładnie, to był kierunek bardzo popularny przecież. Tomasz Frankowski, jak wybierał Wolverhampton, to też zdaje się, nie był to najlepszy wybór. Ale trochę wyprzedził swoje czasy, moim zdaniem, Maciej Żurawski, że dzisiaj dobre poprowadzenie napastnika tego typu, tak dobrego piłkarza, to naprawdę mogła jestem być kariera przekonany, taka... że właśnie gdyby nawet po dwóch meczu z Lazio poszedł do Serie A, to jest zawodnik, który by sobie w tej lidze poradził, a to była jednak wtedy też piekielnie silna Serie A, ale tutaj sobie pozwalamy na lekkie didaskalie, na trochę powrót do przeszłości, chociaż chętnie bym jeszcze o Macieju Żurawskim porozmawiał, no ale nie mogę, no bo musimy pędzić. Jest Kosta Runiaić, jest kontrakt do 2026 roku. Jest to pewnego rodzaju rzadkość, gdybyśmy teraz mieli wizualizację, że on ten kontrakt wypełni, bo, panowie, bardzo ciężko jest w ogóle wytrzymać 2 lata na ławce trenerskiej Legii i postanowiłem sobie tak nawet rzucić okiem w XXI wieku. Kto zdołał to zrobić? Kto przetrwał chociaż tą barierę 730 dni? Był to Dragomir Okuka, którego oczywiście kojarzymy z Mistrzostwem Polski, był to Jan Urban i był to Maciej Skorża. No i byli ludzie, którzy się chcieli o to ocierać, jak sobie pomyślimy o Henningu Bergu, ale do 2 lat pełnych nie dociągnął. A tutaj jest taki komunikat mówiący jasno. Świetna robota wykonana w pierwszym sezonie w Warszawie. Ufamy, może to jest taki model, który zacznie się sprawdzać na naszym rynku, że ktoś wreszcie tego stołka będzie w stanie się umocować niczym polityk. W pewnym sensie pomogło trenerowi Legii to, że nie grała w europejskich pucharach, bo wiemy, jakie byłyby od razu oczekiwania wobec Kosty Runiaicza, to po pierwsze. Po drugie, Legia nie startowała do tego poprzedniego sezonu jako pewny faworyt do mistrzostwa, bo wiemy, co się działo wcześniej. Była dosyć spora przebudowa i to wicemistrzostwo przyjęto ze spokojem. Bo puchar jeszcze był. A do tego oczywiście drużyna, do czego chcę powiedzieć, zdobyła ostatecznie Puchar Polski i teraz super puchar naszego kraju. Więc takie namacalne sukcesy, które trener Runiaić również sam dla siebie w końcu nie tylko do gabloty Legii, ale również włożył do swojego CV. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jednak tą osobą, która ma bardzo duży wpływ, no, niemal decydujący, jest Jacek Zieliński, czyli dyrektor sportowy, którego pomysłem był Kosta Runiaić, który teraz bierze również na siebie ciężar przedłużenia tej umowy. I on tak rozsądnie wybiega
wybiega w przód, więc duża tutaj rola właśnie dyrektora Jacka Zielińskiego w tym, że ten kontrakt został przedłużony, widząc po tym, co działo się przez ten rok czasu, patrząc, jak pracuje trener Kostaruniajcz z zawodnikami, jak ich rozwija, bo to również trzeba podkreślić, ten transfer Nawrockiego w pewnym sensie jest również tego efektem i te pieniądze, które trafią do klubu, więc to jest taka rzetelna ocena człowieka, który był też w piłce wiele, wiele lat, widział mnóstwo trenerów, sam był też trenerem, więc wydaje mi się, że to jest pokłosie tego, tej obserwacji i również skutkuje to przedłużeniem tej umowy. My wszyscy pamiętamy trenera Runiajcza również z Pogoni, gdzie był 4,5 roku, gdzie z sezonu na sezon ta drużyna naprawdę robiła postępy i ci piłkarze, którzy tam byli, również szli w górę, więc to jest kolejny przyczynek do tego, żeby dalej wyciągać z tego wnioski. Natomiast ja wiem, jak w Legii, o co się gra w Legii, wiemy oczywiście wszyscy, jaka to jest ta presja, no i wszyscy teraz czekają na ten drugi sezon, no bo teraz jednak ta walka o Mistrzostwo Polski już będzie inaczej rozpatrywana przez nas wszystkich, zwłaszcza przez kibiców, niż to miało miejsce rok temu. Zgadzam się, że Legia nie jest absolutnie Pogonią. Te wymagania są zupełnie inne i to ciśnienie jest inne, ale też Kostaruniajcz udowodnił w Pogoni, że potrafił wychodzić z pewnych mini albo większych kryzysów, bo były, pamiętasz też momenty, kiedy Pogoń zawodziła, kiedy miała gorsze serie i wydawało się, że powinna walczyć o puchary, a tymczasem następował zjazd, ale on zawsze w perspektywie choćby kolejnego sezonu potrafił powymieniać pewne elementy układanki i ta drużyna znów wchodziła na właściwe tory. Myślę sobie też, wymieniłeś te nazwiska. Pamiętaj, to byli inni właściciele. To też a propos Legii, prawda? Już Polmot, czasy Okuki, później ITI i tak dalej, albo współwłaściciele, prawda? Za obecnego właściciela te ruchy transferowe, ale przede wszystkim związane z trenerami, były często też bardzo nerwowe. Albo ściągano pociągi piłkarzy, wiemy czym się to kończyło, albo właśnie wymieniano tych trenerów, albo quasi-trenerów, bo takich też nie brakowało. I wydaje mi się, że osoba Jacka Zielińskiego, zgodzę się absolutnie z Filipem, ale też no, sam właściciel, mam wrażenie, poszedł w cudzysłowie po rozum do głowy i doszedł do wniosku, że tego typu nerwowe ruchy, to ciągłe zmienianie, kombinowanie, gaszenie pożarów dolewaniem, jak to się mówi, oliwy albo benzyny do tegoż ognia, powoduje tylko gorsze rezultaty. A przecież Legia też ma swoje problemy finansowe. Nie na darmo ten klub zawsze był pod, znaczy zawsze w ostatnich latach był gdzieś tam pod obserwacją przy przyznawaniu kolejnej licencji, więc no, trzeba też jakby racjonalnie oceniać, czym się dysponuje, że to już nie jest ta Legia z czasów Ligi Mistrzów, która może, jak to się mówi, kasować całe towarzystwo, że może być ponad wszystkimi, tak jak to miało miejsce wtedy, gdzie Lech też nie dojeżdżał i tak naprawdę Legia momentami walczyła sama z sobą, a dzisiaj ma już konkurentów bardzo wymagających, nawet na poziomie tutaj ligowym, czyli Rakowa, czyli Lecha Poznań, kto wie, może jeszcze jakaś inna drużyna się tutaj zamelduje w tej walce o mistrzostwo, więc myślę, że to też jest takie przemyślenie właściciela i on doszedł do wniosku, że kontynuacja jest no jakby racjonalna. A osoba Kostaruniajcza, który może nie do końca, ale jednak potrafił w dwóch meczach tego Rakowa przeskoczyć, ograć tego Rakowa. Marka Papszuna i jego następcę też daje taki przyczynek ku temu, plus właśnie rozwijanie piłkarzy, dobór, że akurat taki Muci na przykład z tego grona tych wszystkich obcokrajowców się sprawdził, na niego postawiono, a innych znowu pogoniono albo gdzieś tam schowano głębiej, pokazuje, że ten człowiek to jest właściwa osoba na właściwym miejscu, bo wiemy, że Legii łatwo się nie prowadzi, ktokolwiek by tam nie wracał. Ten dłuższy kontrakt dla Runiajcza to jest także takie zabezpieczenie, bo przecież jeżeli będą dobre wyniki, no to niemieckim szkoleniowcem może mogą zainteresować się kluby Bundesligi, może zainteresować się, nie wiem, Anglia, Austria, Włochy, więc tutaj jeżeli ktoś będzie chciał sięgnąć po trenera Legii, to będzie musiał zapłacić tutaj odpowiednie odszkodowanie, odpowiednią rekompensatę. No oczywiście też to działa w drugą stronę, bo jeżeli będą słabe wyniki, no to jeżeli właściciel będzie zwalniał trenera, no to z kolei on będzie musiał płacić odszkodowanie. No na pewno w tym sezonie wicemistrzostwo kraju dla Legii nie będzie sukcesem. No myślę, że Rafał trochę się rozpędziłeś wymieniając Anglię w tym gronie na przykład. Ale może jakieś miękkie lądowanie w Champions? Nie. Chodzi, no też wydaje mi się, że raczej patrzą na trochę inne rynki niż na ten nasz, ale ja bym mocniej podkreślił to, co powiedział Rafał na temat ojczyzny, znaczy może na temat Bundesligi, czy mocnych klubów drugiej Bundesligi. Bo
jest bardzo szanowany Kostarun Jajć w tym miejscu. To nie jest tak, że on... No jest jeszcze Austria gdzieś z boku. Tak, przyjechał do Polski jest. Dlatego, że no nie miał innych opcji, tylko to jest człowiek, który cieszy się tam jakimś autorytetem, nawet jeśli ta, na tej jego drodze zawodowej w Niemczech było kilka zakrętów, no to, to nie jest tak, że jest tam spalona ziemia i on już nie ma po co wracać, tylko, tylko wydaje mi się, że to może być dla niego nawet jakiś cel i tutaj Legia jest zabezpieczona pod tym względem. Często te przedłużenia umów w takim momencie, kiedy jeszcze w sumie nie trzeba by tego było robić, były takim dodatkowym wotum zaufania dla trenera w trudnych momentach, że nie szło, ale władze klubowe chciały pokazać, że my i tak wspieramy tego, tego trenera, który aktualnie ma, ma problemy. Często kończyło się w ten sposób, że klub tylko wpędzał się w jeszcze większe problemy finansowe, bo przedłużał kontrakt trenera, którego i tak miał zamiar zaraz zwolnić i musiał zaraz zwolnić. W związku z tym no, trzeba mu było płacić duże pieniądze przez jakiś dłuższy czas. Tutaj no, do tego przedłużenia doszło w momencie, kiedy absolutnie idzie. I dla mnie to jest dowód na to, że Dariusz Mioduski realnie oddał władzę bardziej kompetentnym od siebie ludziom, a nie tylko udaje, że oddał tę władzę, bo też wiemy, jaki był klimat w Legii, jak z dużym protestem spotykała się osoba Dariusza Mojodowskiego jako właściciela, bo kibice przyjechali pod stadion z taczkami, kibice zrobili ogromny przemarsz, bardzo wiele osób przychodziło, nie wiem, w jego maskach, były odpowiednie transparenty i tak dalej. Tutaj cała społeczność Legii w zasadzie może nie jednym głosem, ale dość jednogłośnie powiedziała, że nie życzy sobie, żeby Dariusz Mioduski dalej robił z tym klubem to, co robił do tej pory. I jedyną opcją, żeby zostać w Legii, ale mimo wszystko prowadzić ten klub w takich okolicznościach, jakie teraz obserwujemy, było to wycofanie się w cień i realne oddanie władzy innym osobom. I ja to dostrzegam, że rzeczywiście Jacek Zieliński i Marcin Hera i jeszcze pewnie szereg innych osób to są dzisiaj ludzie, którzy decydują o obliczu Legii i po prostu to robią to dobrze. Może inaczej też może popatrzmy na to, Mateusz, bo przez te lata, o których mówisz, próbował ze Szwajcarami, próbował z Chorwatami, próbował z różnymi ludźmi Dariusz Mioduski, tylko to nie wypaliło. Był Radosław Kucharski. Teraz wydaje mi się, znaczy, stawiając na Jacka Zielińskiego, to okazał się ten ruch, przynajmniej na ten moment, jak mówimy, jak patrzymy, który spowodował taką, a nie inną lawinę zmian czy decyzji, bo ja miałem wrażenie wcześniej, że właściciel Dariusz Mioduski oddawał tę władzę, tylko z tego nie za wiele wychodziło. Pamiętasz trenera Jozaka, cały sztab chorwacki, który miał tutaj wprowadzić inny sposób myślenia. Pamiętasz doradcę z Bazylei, Szwajcara, który miał doradzać Dariuszowi Mioduskiemu, czyli on konsultował te swoje decyzje, czy wręcz miał tych ludzi obok siebie, tylko to nie przekładało się na to, czego się spodziewano. Nie wiem, czy ty się z tym zgodzisz. Znaczy, ja bardziej Dariusza Mioduskiego postrzegałem jako taką bardzo naiwną osobę, która nie do końca ten biznes piłkarski, mówiąc kolokwialnie, ogarnia, dlatego dość łatwo tę osobę zauroczyć i potrafił to zrobić na przykład Romeo Jozak, który no, miał wokół siebie jakiś taki... szarm, urok, no, aurę. Jakiś taki vibe, chciałem powiedzieć, ale dobrałeś zdecydowanie lepsze słowa, że zrobił z niego trenera i dał dużą władzę, jeśli chodzi o transfery. Tak samo było z tym szwajcarskim doradcą, że to było coś podobnego do co trawiło Polonię Warszawa za czasów Józefa Wojciechowskiego, że dookoła było pełno ludzi, każdy miał swój pomysł, jak to zrobić, a Dariusz Mioduski nie do końca potrafił prawnie zweryfikować tych ludzi, którzy szepczą mu do ucha takie, a nie inne rzeczy. Teraz postrzegam to inaczej, że dzisiaj mógłby się pojawić w otoczeniu Dariusza Mioduskiego ktoś podobny, ale to już nie ma żadnego znaczenia, no bo i tak decyzje zapadają w nieco innym szczeblu. Dobra, przechodzimy do wątku istotnego, na wątek, który czekaliśmy. Mamy już potwierdzenie, mam sygnał na uchu, możemy o tym mówić, a więc ladies and gentlemen, Damen und Herren, możemy wreszcie pomówić o przyszłości Marka Papszuna. Odkrywamy karty i możemy już teraz z wielką radością ogłosić, że Marek Papszun zostaje ekspertem telewizji Kanal Plus, co oznacza, że będziemy mogli go posłuchać, zobaczyć go też w innej roli. No i panowie, opinia. To jest trudny moment zawsze w karierze dla każdego fachowca, kiedy musi przejść na drugą stronę barykady. Pytanie, jakim językiem będzie operował
trener Papszun, na co sobie będzie mógł pozwolić wedle własnego mniemania? Czy będzie może niczym Roy Keane w Sky Sports? Czy będzie jechał bez trzymanki? Czy będzie bardziej prezentował wyważone poglądy? Ja bym w ogóle zaczął od tego, że to jest świetna informacja i dla Canal Plus, i dla Marka, i trenera Marka Papszona, że no nie wpadłbyś na to, że kiedy żegnał się z Rakowem, no to właśnie, będzie najlepsza informacja, że dla Canal Plus. Że te drogi się zeszły, że będziemy mieli, wydaje mi się, najlepszego, absolutnie trenera w momencie, w którym jesteśmy, polskiego trenera, będziemy mieli w szeregach stacji Canal Plus człowieka, który w ciągu 7 ostatnich lat z Rakowa zrobił hegemona, z drugiej ligi przez pierwszą wprowadził do ekstraklasy, więc mamy eksperta, trenera najlepszego rodzaju, eksperta, który mamy nadzieję, jeszcze nam tutaj będzie wiele w naszych programach opowiadał i to również jest świetna, myślę, informacja dla naszych widzów, że będą mogli posłuchać trenera Marka Papszona właśnie w tej nowej roli. Tak, a my mamy nowego redakcyjnego kolegę. Zgadujmy może jak długo. Kiedy gramy z Albanią? Przypomnijcie mi dokładny dzień. Oj. To co, klauzula wyjścia? Chodzi ci po głowie, że coś takiego musi być? Na pewno, wydaje mi się, że Marek Papszon nie kończy kariery trenerskiej, tylko będzie z nami pracował do tego momentu, kiedy dostanie odpowiednią ofertę i na pewno nie znam szczegółów tej umowy, ale zakładam, że jeśli taka oferta się pojawi i Marek Papszon będzie zdecydowany ją przyjąć, no to wróci do tego, żeby trenować, ale no też wykorzystajmy ten moment. Ciekawy jestem, jak do tego wszystkiego podejdzie sam Marek Papszun, bo z rozmów z byłymi piłkarzami czy też trenerami, którzy zdecydowali się na pracę właśnie w roli eksperta, wynika dość jasno i wielu podkreśla, że to jest trudniejsze niż im się wydawało wcześniej, bo z zewnątrz to trochę wygląda tak, jakbyśmy, nawet nie ja, ale jakby eksperci piłkarscy przychodzili i niewiele robili i wracali, mówiąc tylko to, co im się wydaje, że powiedzieć powinni. A są jakieś niuanse, które wpływają na to, że ta praca może być bardziej skomplikowana. I no, dla Marka Papszona nie ma co ukrywać. Też nie będzie to łatwe położenie, bo jednak trzeba przejść jakąś granicę mentalną, żeby mówić krytycznie o środowisku, którego jesteś częścią. I to ja często obserwuję na przykład u byłych piłkarzy, którzy zaczynają karierę w mediach. Oczywiście mówić krytycznie na podstawie jakichś merytorycznych argumentów, a nie krytykować dla samego krytykowania i zobaczymy, czy Marek Papszon będzie właśnie takim ekspertem, który będzie się porywał na coś takiego, czy raczej będzie z dużym zrozumieniem podchodził do pracy trenerów, piłkarzy i wszystkich osób, które wszystkich postaci, które w lidze występują. No to chyba pora na challenge, na nowe wyzwanie. Skoro wygrałeś wszystko w Polsce, no to pora podbić telewizję. Pora teraz powyrzucać nas ze stołków albo coś w tym desyń. No to tak wygranie się... wszystkiego to też bym nie przesadzał, bo mówiliśmy o różnych dziwnych trenerach, którzy na przykład pracowali w Legii i chyba Dejan Klafuric ma dublet, także spokojnie z tym wygraniem wszystkiego. Oczywiście nie startował od poziomu drugiej. W jednym pakiecie, w jednym sezonie, no to tak, tutaj tak, już nie, widzimy różnicę. Nie startował od poziomu drugiej ligi, żeby to wszystko osiągnąć, tylko gdzieś wskoczył w momencie, kiedy sezon już trwał i tutaj broń Boże nie porównuję dorobku tych obu trenerów, ale jednak no, ja cały czas czuję taki niedosyt związany z tym, że Marek Papszon nie spróbował dzisiaj być na miejscu Dawida Szwargi i złapać się za bary z europejskimi drużynami po to, żeby powalczyć o Ligę Mistrzów. Ale chciał się zmierzyć pewnie z ogródkiem, wypieleniem go pod domem, ale widać, że to na dłuższą metę nie da się tyle siedzieć. Nie, ja nie oceniam tego wyboru, broń Boże, pod względem ludzkim, bo nie wiem, bo sam niedawno zmieniałem pracę i wiem, że odpoczynek trzeba dla głowy też jest. Przede wszystkim patrzeć na swój komfort. Aczkolwiek no, żałuję bardziej jako kibic i obserwator Rakowa od lat, nie wiem, 8 czy 7. Musimy poczekać na pamiętniki Marka Papszuna, tam dowiemy się szczegółów o odejściu z Rakowa Częstochowa do Canal Plus. Zróbmy audiowizualne. No dobra. Na pewno nie było takiego trenera w historii, bo nawiązywałeś do historii ekstraklasy. Mm-hmm. Szukaliśmy swego czasu, czy był taki trener, który w tak krótkim okresie
zdobywałby mistrzostwo drugiej, pierwszej ligi i mistrzostwo Polski, no to w historii Ekstraklasy nasz dział statystyczny nie doszukał się takiego człowieka, który w takim czasie by zdobywał takie sukcesy. Do tego dochodzą puchary czy superpuchary Polski, więc z tego punktu widzenia jest to trener jednostka wybitna, patrząc tutaj na naszą ligę. No i wydaje mi się, że to jest tym bardziej nobilitujące, że taki trener będzie z nami współpracował. A to, co jeszcze powiedziałeś, był Jurgen Klopp, chociażby często trenerzy o wielkich teraz nazwiskach, wielką estymę, prawda? Pracując w telewizji, José Mourinho, wielu trenerów wykorzystywanych było w takich okresach przerwy do tego, żeby dzielić się swoją wiedzą, czy żeby właśnie współpracować ze stacjami telewizyjnymi. Więc to nie jest nic nowego, tylko to jest również doświadczenie dla samego trenera zmierzenia się z nową sytuacją, a wiemy, że trener Marek Papszun jest taką osobą, która też szuka, lubi nowych wyzwań. Ja myślę, że dla każdego trenera dobrze jest też wchodzić w nowe środowisko, dobrze jest też poznawać inną kulturę, czy pracy, czy tak jak często trenerzy wyjeżdżają za granicę, by zobaczyć, jak pracują z drużyny z innych dyscyplin, uczą się innych kultur. To wszystko trenera rozwija, bo ta praca jest tak wielowymiarowa, że nie wiadomo, czy w przyszłej pracy właśnie czegoś z naszej stacji telewizyjnej trener Papszun nie podpatrzy i również to wzbogaci to jego warsztat. Tego nie można wykluczyć. Pozostaje w kręgu wielkiej piłki, a dla higieny psychicznej może akurat taka przerwa od treningów, od trenowania zespołów na takim poziomie jak Raków może się przyda. No niektórym nawet podoba się do tego stopnia, że już później nie bardzo chcą wracać, jak Robert Podoliński na przykład. Jak Arsen Wenger. No, może akurat wielko drobinę inne pytanie, jak sobie poradzimy z autorytetem Marka Papszuna, bo pamiętam właśnie a propos José Mourinho, jak poruszyłeś, Filip, ten przykład, kiedy on poszedł pracować między innymi do Russia Today, kiedy go można było też oglądać w BeIN-ie, to Jimmy Floyd Hasselbaink, który miał znakomite CV jako piłkarz, Atletico, Leeds, Chelsea, kiedy ten Mourinho siedział obok niego, tak jak obok mnie redaktor Nachorny, to Hasselbaink się go bał. Kiedy Mourinho wyrażał jakiś swój pogląd na sytuację, to nikt inny nie chciał wątku ciągnąć i głosu zabierać. Mam nadzieję, że tu będzie pięknie. No, jestem bardzo ciekawy, jakby Mateusz mówił, jakby tutaj siedział trener Marek Papszun, także czekam na taki, w ogóle czekam o tym na taki mówili. Program. Wiesz co, miałem okazję występować z Markiem Papszunem w programach publicystycznych i jakoś przeżyłeś. Powiedziałbym, że podchodziłem do tego spokojniej niż Hasselbaink do Mourinho. Ale jak jesteśmy przy wielkich nazwiskach, to musimy przeskoczyć też na zagranicę. Jeszcze raz bardzo się cieszymy z informacji, którą mogliśmy Państwu przekazać a propos tego, że Marek Papszun został nowym ekspertem Canal+. A czy ekspertem od zarabiania pieniędzy gigantycznych, monstrualnych, które nawet wyśmiewają, do których ironicznie podchodzą koszykarze NBA w stosunku do tego, co usłyszeliśmy ostatnio wokół Kyliana Mbappé? Czy ta Arabia Saudyjska może się zmaterializować? Bo wczoraj nawet jeszcze w wieczornym wydaniu Sky Sports dwa najważniejsze newsy dnia dotyczyły dwóch osób. Harry'ego Kane'a i Kyliana Mbappé. Za każdym razem mówi się o tym, że coraz bliżej jest do tego zielonego światła. W przypadku Kane'a do Bayernu Monachium, a w przypadku Mbappé do tego, że jego anturaż chętnie by zobaczył na papierze te cyferki, liczby, zanim podejmie jakąkolwiek decyzję. Pomimo tego, że Kylian Mbappé już też reagował emotkami emoji, uśmiechami na Twitterze i w mediach społecznościowych, ale jesteśmy świadkami już pewnego rodzaju absurdu, jak mówimy o tym, że facet mógłby zgarnąć ponad 700 milionów euro za sezon. No, zaczynaliśmy program w sytuacji, kiedy najdroższym piłkarzem na świecie był Neymar, a możemy go kończyć, gdy najdroższy będzie Mbappé. Chociaż nie do końca wierzę w tę możliwość, by Francuz przeniósł się w tak młodym wieku, w tak świetnej formie do Arabii Saudyjskiej, no ale tyle gwiazd już skusiło się na te petrodolary. Dlaczego Mbappé nie miałby być kolejnym dziś najdroższym piłkarzem ściągniętym przez kluby z Arabii Saudyjskiej? Jest Ruben Neves, za którego zapłacono niespełna, bo w przypadku Arabii Saudyjskiej to nie jest wielka kwota, 50 milionów funtów. No Mbappé mógłby tą kwotę przebić sześciokrotnie. Ale tak jak powiedziałem, niespecjalnie wierzę, chociaż ten jego konflikt z Paris Saint-Germain i ewentualność pójścia do Realu Madryt, no to wszystko jest
obarczone takim ryzykiem, że jest tyle znaków zapytania, że no nie sposób dzisiaj zgadnąć, jak to się wszystko zakończy. Czy to w tygodniku Piłka Nożna przed laty była taka rubryka Football Fiction? Jakoś tak to się nazywało, gdzie można było puszczać wodze wyobraźni, przypisywać piłkarzy do jakichś podmiotów teoretycznie takich, których nie można było sobie ich wyobrazić? Wydaje mi się, że coś takiego miało miejsce jakoś na początku XXI wieku. No bo Kylian Mbappé i te ostatnie doniesienia, każdy by powiedział z góry, że nie, ale... Kiedy właśnie góra odgrywa tutaj kluczową rolę, góra pieniędzy, to przecież człowiek może się połasić, jeżeli po roku miałby, dajmy na to, drzwi otwarte do Realu. Pamiętajmy, to jest oferta złożona przez Saudyjczyków Katarczykom. Wiemy też, jaka jest sytuacja między tymi państwami. To już jest w pewien sposób zaskakujące, że jednak Katarczycy mogliby tam transferować zawodnika, ale też to pokazuje, jaka jest to, o czym powiedział Rafał. Mówił, że to jest konflikt, może nawet to jest coś więcej. Paris Saint-Germain, prezes Nasser Al-Khelaifi nie chce już widzieć Mbappé w swoim klubie, którym zarządza, po tym, co zrobił sam Mbappé, czyli wszystkim się wydawało, że on będzie grał w Paris Saint-Germain do 2025 roku, bo z taką koszulką pozował, z takim uśmiechem na ustach. Natomiast błąd Paris Saint-Germain polegał na tym, że rozwinięto przed nim tak ten czerwony dywan, dano mu tyle przywilejów, że zapomniano, że on ma możliwość wcześniejszego skrócenia tego kontraktu. Ja uważam, że w takim wieku właśnie przejście do Arabii Saudyjskiej obniży jego formę sportową. Nie będzie miał tej możliwości sięgnięcia po te największe laury w Europie w piłce klubowej, w której nie ma jeszcze ich na swoim koncie. Poza tym ma wszystko, czyli nie ma jednak tych pucharów Europy, nie ma Ligi Mistrzów. No a gdzie to zdobyć, jak nie w jego ukochanym Realu Madryt. Zresztą on, jak sam wspomina i jak wspominają wszyscy, kiedy Cristiano Ronaldo, którego uwielbia, który był jego idolem, jak sięgał po Puchar Europy, on oglądał to z wypiekami na twarzy i chce właśnie zdobywać tę taką, nazwijmy to w cudzysłowie, piłkarską nieśmiertelność, którą da mu właśnie Real Madryt. Więc mi się wydaje, że to jest taka teraz ze strony PSG gra, by jak najszybciej go z klubu wyrzucić, nie zabranie go na turnę po Japonii jest tego świetnym dowodem. Natomiast Mbappé chce złamać działaczy Paris Saint-Germain, żeby jednak transferowali go do Realu Madryt, ale za rozsądne pieniądze, nie za takie, które teraz daje Arabia Saudyjska, biorąc pod uwagę czas jego kontraktu. Jeśli nie, wydaje mi się, że będziemy mieli dalszą farsę z tym związaną, to znaczy Mbappé będzie gdzieś na trybunach, to się będzie przeciągało i będzie robił wszystko, żeby trafić jednak do Realu Madryt. A ja chciałem powiedzieć na początku, że ten Mbappé, który tak jest zakochany podobno w Realu Madryt, temu nie przeczę, o czym powiedział Filip. Przed rokiem wypiął się na ten Real Madryt w sposób, bym powiedział, żenujący i nieakceptowalny, jeśli idzie o tak wielki klub jak Real Madryt. Jestem święcie przekonany, że gdyby nie Volta Karima Benzemy, który ku zaskoczeniu absolutnie wszystkich postanowił się wynieść z Madrytu i skorzystał z tej arabskiej oferty. Mówi się o tym, że nie był zadowolony z propozycji przedłużenia kontraktu, nie na takich warunkach, etc., no ale to zostawmy. Stało się tak, że Real nagle został bez środkowego napastnika, ściągnął sobie Joselu, ale oczywiście wiemy doskonale, że przy całym szacunku dla jego skuteczności nieprawdopodobnej, patrząc na kluby, w jakich występował do tej pory, Deportivo Alaves, Espanyola, więc Spadkowiczów, w których to Spadkowiczach strzelał gole jak automat, po kilkanaście w sezonie i jeszcze się dostał na, w cudzysłowie, trochę powolną końcówkę swojej piłkarskiej kariery do reprezentacji Hiszpanii z wielu względów. Tak naprawdę Real potrzebuje środkowego napastnika. Pytanie, czy Kylian Mbappé może grać jako dziewiątka, czy nie będą sobie trochę przeszkadzać z Viniciusem, bo to są piłkarze o bardzo podobnej charakterystyce. Ale teraz tak, no Real miał oczywiście jakiś tam plan. Benzema pogra jeszcze rok, a za rok sięgniemy po Haalanda. Temat Mbappé trochę zszedł na dalszy plan. Dziennikarze, którzy są wokół Realu Madryt skupieni, którzy mu kibicują, którzy mają, że tak powiem, dojście do gabinetów, twierdzili też w tamtym momencie, że temat Kyliana Mbappé być może zostanie jeszcze raz ruszony, ale na pewno nie za rok, nie za dwa, może później. Bo Mbappé musi w cudzysłowie trochę zapłacić za swoje fatalne zachowanie. I teraz powstała sytuacja dość specyficzna, bo rzeczywiście wiemy, że PSG funkcjonowało na takiej zasadzie, że to ogon kręcił psem generalnie.
czyli gwiazdy kręciły Paris Saint-Germain przez całe lata. Ale Paris Saint-Germain być może miało taką misję, że miało przede wszystkim propagować mundial, katarskie biznesy, etc., więc się na to godzono. Skończył się mundial, temat się zakończył, jakby misja została zrealizowana i teraz dokonano gruntownej zmiany. Koniec z gwiazdami, wypędzono Messiego, chętnie by pewnie pozbyto się Neymara, ale nie ma na razie chętnego na zapłacenie tak ogromnych pieniędzy za zawodnika, piłkarz który... jest sprzedawalny. Tak jest, który ma ogromne wymagania finansowe, przy czym bardzo często łapie kontuzje, zdarza mu się to często przy okazji różnego rodzaju urodzin, innych imprez, etc., więc nie ma zainteresowań. Coś mówiono o Manchesterze. No okej, to póki co Neymar siedzi cicho, nie wierzga, więc go tam trzymają. Ale z Mbappé jest problem, bo Katarczycy stracili cierpliwość. I gdyby nie konflikt, który niewątpliwie wywołał sam Mbappé, bo to on podgrzewał, dolewał tej oliwy do ognia i on też zantagonizował Real Madrid i Paris Saint-Germain. Te dwa kluby zaczęły po prostu na siebie patrzeć jak z wilka. I tak naprawdę dzisiaj być może tą sytuację by się, tak jak Filip powiedział, udało rozwiązać, czyli sprzedać tego Mbappé za jakieś tam w miarę sensowne pieniądze, bo mu się za rok, prawda, kończy kontrakt, etc., etc., ale po prostu konfrontacja, jaka nastąpiła w ostatnich miesiącach i słowna, i w sensie werbalna, słowna właśnie i tak dalej, spowodowała, że te kluby po prostu nie potrafią usiąść do negocjacji i się dogadać. Zaróbcie coś, my wam coś zapłacimy, będzie Mbappé, Wilk City i jak to mówią Manchester City. Niestety po prostu konflikt powoduje, że nie są w stanie te strony do siebie zasiąść, a przede wszystkim każda z tych stron ma coś względem Mbappé. I najlepsze jest to, że my tego wątku absolutnie nie zamkniemy. Ja go po prostu przywołuję, jak są jakieś duże aktualizacje co tydzień. Tak. Myślę, że go można zostawić, bo i tak za 7 dni będzie poruszany, za 14, znaczy na pewno moim zdaniem 21. Do Arabii Saudyjskiej nie pójdzie. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Za rok są Mistrzostwa Europy. Francja chciałaby zdobyć ten tytuł, bo zdobyła Mistrzostwo Świata, ale w kolejnych Mistrzostwach Europy wydawało im się, że powtórzą wyczyn z tamtego słynny, z tej słynnej generacji Zidanów i tak dalej, gdzie po dwóch latach sięgnięto po Mistrzostwo Europy. Tymczasem pamiętamy, Francuzi zawiedli i odpadli. Myślę, że chcieliby bardzo zdobyć Mistrzostwo Europy, bo na swoim terenie też go wtedy nie zdobyli w 2016 roku, więc no taki... bo wykończył ich killer z Lokomotywu Moskwa, wtedy kolega tak, klubowy wielkim, Krychowiaka. W wielkim finale. I teraz wyobraźcie sobie, no gwiazda tej reprezentacji, ktoś kto ma napędzać, no bo już nie będzie Benzemy, nawet gdyby był powiedzmy to i tak Deschamps by pewnie z niej nie skorzystał z usług Francuza i tak dalej, ale maszyna napędowa tej reprezentacji nagle idzie na rok do Arabii Saudyjskiej. No to gra dobra, sobie Piotr, w jakiś tam... daj nam parę zdań o tej plotce o Barcelonie mówiącej, nie, bo to wczoraj ja naprawdę myślę, że to można było pękać nie, ze śmiechu. Ja pękałem ze śmiechu, no bo Barcelona ma ogromne, wiemy, problemy finansowe związane z włączaniem w listę piłkarzy, tych, których już udało się pozyskać, zakupić, etc., bo te wymagania, te limity finansowe powodują, że trzeba kogoś sprzedać, kogoś się pozbyć, żeby móc kogoś wpisać i tak dalej, i tak dalej. I nagle pojawia się taka informacja, zresztą Barcelona zaraz temu zaprzeczyła, bo to było kuriozalne, to wręcz kompromitowało Barcelonę. Jeśli Barca by zaczęła mówić, tak, tak, jesteśmy zainteresowani, jest coś na rzeczy, no to ludzie by powiedzieli, tam to już kompletnie odlecieli tak, w tej Barcelonie. Więc... ale to jest po prostu ruch ze strony Paris Saint-Germain, by jeszcze bardziej irytować Real Madrid, by jeszcze bardziej podkręcać ten konflikt. Ale mówię, ten konflikt został wywołany, oczywiście kluby, te kluby ze sobą nigdy nie przepadały, ale został wywołany przez Mbappé, jego otoczenie, mamę, zwał jak zwał. W każdym razie to jest praprzyczyna tego wszystkiego. Mbappé sam wywołał ten konflikt swoją osobą i dzisiaj myśli, że będzie w stanie go zażegnać jakimiś swoimi dziwnymi, kolejnymi, nieodpowiedzialnymi zachowaniami, że nagle wstyd, no dobrze, dobrze, Mbappé, wielka gwiazda światowej piłki, musimy mu, jak to się mówi, przychylić nieba i musi grać w Realu Madryt. Nie, realnie rzuci na stół 300 milionów czy iluś tam, a tak samo Paris Saint-Germain nie odda go za frytki. Koniec, kropka. Tylko a propos tego przychylania nieba, tutaj Piotrek bym zwrócił uwagę na to, że to jest również błąd samego zarządzania w Paris Saint-Germain, że tak bardzo właśnie, to o czym mówisz, uchylano mu z każdym kolejnym sezonem nieba, że doszło do tego, że mógł nawet decydować o tych zawodnikach, czy miał wiedzę, wpływ, konsultowano z nim zawodników, którzy przychodzili do Paris Saint-Germain. No w pewnym momencie doszło do tego, że Mbappé nie tylko był większy od drużyny, od trenera, tylko był większy od prezesa i od samego klubu. I dzisiaj klub cierpi właśnie poprzez swoje działania i dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, że może być, możemy oglądać Mbappé na trybunach i nie będzie grał nigdzie. Ja jestem bardzo ciekawy, jak rozwiąże się ta sytuacja z Mbappé. Alke Life jako Józef Wojciechowski, no tego jeszcze globalna piłka nie widziała. Mam taki pomysł, panowie, żebyśmy sobie podzielili jeszcze na szybkie segmenty, poprzeskakiwali po krajach, w których się coś dzieje. Nie każdy transfer jest mainstreamowy, więc jeżeli chodzi o Anglię, tyle razy już męczyłem wątek Harry'ego Kane'a, że podam po prostu błyskawiczną aktualizację z ostatnich 24 godzin. Pozwolicie, to sobie wypunktowałem, żeby szybki taki raporcik zrobić. Wczoraj Sky Sports News informuje, że Bayern jest pewny tego, że się dogada z Harrym Kane'em. Informowali też o
tym, że to może się ważyć do ostatniej godziny okienka, że to będzie przeciąganie liny między dwoma klubami. Kolejna rzecz, Marco Neper, a więc dyrektor techniczny Bayernu, ma zamiar spotkać się w najbliższych dniach z Danielem Livim. A więc jesteśmy coraz bliżej tego, żeby to się zmaterializowało. I Florian Plettenberg, rzeczony dziennikarz Sky, informował też o tym, że sytuacja jest już na tyle poważna, że to może być ten moment Harry'ego Kane'a, kiedy wreszcie otoczenie zmieni. Panie Rafale, widzę, że pan jest na pewno chętny, no bo już. Kto nie kocha Harry'ego Kane'a jeszcze, taki pasjonat ligi angielskiej? Tak, pan. Za dwa dni Harry Kane będzie obchodził 30 urodziny. Wiemy, że ta 30 to jest taka bariera, która sprawia, że nowy pracodawca woli płacić mniej niż więcej, woli dawać krótsze kontrakty, ale Harry Kane to jest piłkarz z rodzaju tych, o których możemy powiedzieć, że jest najlepszą dziewiątką, a niektórzy dodadzą, że też najlepszą dziesiątką może być, bo tak dobrze i takim wszechstronnym piłkarzem jest i to zawsze jest piłkarz zespołowy, któremu bardziej zależy na tym. Nawet jak strzela bramki, to pamiętam te wszystkie komentarze, czy swoje, czy kolegów, którzy mówili, no po prostu musiał strzelać, bo to była najlepsza sytuacja. W prawo, w lewo podanie nie wchodziło w grę, bo to jest zawsze piłkarz, który potrafi być nie tylko koleżeński, ale zawsze dokonuje tych najlepszych wyborów. Tym frontmanem w Tottenhamie, o którym zawsze mówimy, że on jest takim twardym negocjatorem, jest Daniel Levy, ale głównym udziałowcem jest Joe Louis, który gdzieś tam rezyduje na wyspach Bahama i który zapowiedział Levy'emu, swojemu koledze, ale też partnerowi biznesowemu, że jeżeli Harry Kane nie przedłuży kontraktu, który wygasa w 2024 roku, to bezwzględnie trzeba go za dobre pieniądze sprzedać w tym okienku transferowym. No ale też dzisiaj piszą brytyjskie media, że ten Joe Louis ma jakieś problemy z wymiarem sprawiedliwości. Ale 19 nie będę, zarzutów. Tak, nie będę wchodził w szczegóły, bo to jest taka sprawa finansowa. No, to wykorzystywanie nie informacji poufnych, tak, do robienia biznesów. Tak, tak, jakiś prezent ty komuś dawał. No, no jak niegdyś Luciano Moggi może zegarki dawał sędziom w Serie A. Różne patenty już widzieliśmy, jeżeli sobie myślimy o piłce. No w każdym razie też media brytyjskie informują, że jest zdeterminowany Harry Kane, by pojechać i grać w Bundeslidze. Natomiast ta sytuacja z Mbappé sprawiła, że niewykluczone, że Paris Saint-Germain wkroczy do akcji w sytuacji, kiedy będzie musiał pozbyć się Kiliana, no bo będzie chciał mieć gwiazdę, będzie chciał walczyć znów nie tylko o Mistrzostwo Francji, ale także o Ligę Mistrzów, a przejście Kane'a do Paris Saint-Germain no, sprawiłoby, by te szanse nawet na wygranie Ligi Mistrzów cały czas byłyby duże. Na pewno większe niż w Tottenhamie, który, jak wiemy, po raz pierwszy od 14 lat w ogóle w pucharach nie zagra. Zatem choć Postecoglu, australijski menedżer Tottenhamu, cały czas łudzi się, że może jednak ten Kane zostanie w zespole, że nic nie jest przesądzone, to myślę, że Anglik zmieni otoczenie i zagra w Bayernie, chociaż ten Bayern już zagiął parą na kolejnego piłkarza z Premier League, też angielskiego, Kyle'a Walkera z Manchesteru City, więc można dojść do wniosku, że w Bayernie pieniądze są i że te piłkarze z Premier League imponują właścicielom. A to ciekawa historia a propos Kyle'a Walkera, którą poruszyłeś, bo parę tygodni temu wydawało się, że to transfer, który już ma prawo się wydarzyć. Nawet o tym mówiliśmy, że to już w zasadzie jest dopinanie wszelkich detali. Pep Guardiola zabrał głos na konferencji prasowej. Teraz w trakcie pre-season pytany o to, co z Walkerem. To on niemalże pięścią w stół i zadeklarował, że będziemy walczyć o jego pozostanie, że postaramy się o to, żeby zatrzymać go na dłużej. 33 lata, z tego co się orientuje na karku, z tego co kojarzę. I być może, tak jak z kolei niemieckie media informowały, bardzo wysoki kontrakt, a to jest niezgodne z filozofią nie tylko Realu Madryt, Piotr, ale także Bayernu Monachium, żeby ściągać piłkarzy po 30. I już nawet pojawiały się takie plotki, że to miałoby starszyznę zaboleć, zwłaszcza kiedy mówimy o kontrakcie, który obowiązywałby dłużej niż rok. No w Manchesterze City mają młodego Rico Lewisa, no i wrócił z Bayernu Monachium po wypożyczeniu Cancelo. Trudno w tej chwili oceniać, jakie są relacje, czy to jest w dalszym ciągu taka szorstka przyjaźń, czy trochę się polepszyło, czy te poglądy Cancelo na filozofię Guardioli nieco się zmieniły, czy przyjmie do wiadomości, że od czasu do czasu będzie musiał usiąść na ławce rezerwowych, nawet jak jest w wybornej formie, no bo po prostu Guardiola ma swoje pomysły na grę, a ponieważ one przynoszą efekty,
dowód najlepszy to potrójna korona w tym sezonie, więc może się pogodzić z tym Portugalczyk, ale to też trudno zgadnąć. Myślę, że właśnie te największe transfery, które rzędu 100 milionów czy funtów, czyli tak jak ewentualny Kane'a, czy odejście Mbappé, że one po prostu wywołają taki efekt domina i może wtedy będzie można mówić no właśnie, o kolejnym. Jedną rzecz bym dodał a propos właśnie tego domina, bo Bayern tak negocjuje, nie chce tak przesadzić, była ta oferta na 80 milionów euro i tak bonusy, cały czas trwają te negocjacje, takie delikatne przeciąganie liny. Natomiast dla Paris Saint-Germain to nie byłoby żadnego problemu. Chcieliby 100, 110, 120, pieniądze poszłyby bardzo szybko, bo już znamy z przeszłości, że tak to wyglądało. Tylko ten Kylian Mbappé wstrzymuje teraz Paris Saint-Germain z podjęciem tej decyzji. No jest Kolumbani, dajmy na to, który miałby być następcą Harry'ego Kane'a w razie transferu Anglika do Bayernu Monachium. Kolumbani, który był na shortliście Bayernu i który był na shortliście Paris Saint-Germain. Te kluby wykonywały jakieś ruchy, żeby mu się przyjrzeć z bliska. 15 goli w Bundeslidze w poprzednim sezonie. Niemalże. Mistrz świata, jak sobie pomyślimy o tej sytuacji, którą wyciągnął Martinez już do grywce finału. To jest piłkarz, który może się bardzo podobać. Piłkarz, który do tego mainstreamu tak na dobrą sprawę nie wszedł. Mieliśmy do czynienia na pewno z nim właśnie na bazie choćby europejskich pucharów, na bazie występów w reprezentacji Francji. Ciekawy zawodnik, jak w ogóle na niego patrzycie? Mówię, trochę zmienił jego postrzeganie i właśnie wtedy stał się częścią tego mainstreamu. Ja generalnie obserwuję sobie ten rynek w przypadku napastników i wydaje mi się, że to strasznie taka ograniczona zabawa. Ciągle ta sama pula. Ktoś musi wykonać pierwszy ruch, żeby zadziało się wszystko innym. W zasadzie wydaje mi się, że jeśli jakiś klub potrzebuje środkowego napastnika, a wydaje mi się, że ta tendencja ze względu na Haalanda i to, co udało się zrobić w Manchesterze City, się zmienia i teraz dziewiątki zdecydowanie wróciły na białym koniu, takie typowe dziewiątki, no to za każdym razem poruszamy się w kręgu tych samych piłkarzy, właśnie Kane'a, właśnie Lukaku, Vlachowicza, pewnie Osimena z Napoli i ta pula piłkarzy, w przypadku których trzeba umieścić w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, jest bardzo, bardzo skąpa i moim zdaniem właśnie wszystko zaczyna się od tego pierwszego ruchu. Nie wiem, czy to będzie Mbappe, czy ktoś inny, ale wtedy to wszystko ruszy. I nawet jak sobie popatrzymy na to, jakie rekordy padają w innych klubach, no bo gdybyśmy się odsunęli od tych nazwisk, którymi w kółko po prostu żonglujemy i co tydzień możemy tylko mówić, że tam jest bliżej albo dalej. No to... Transferowy Błęd też już ma swoją historię jako program. I przypominam sobie, jak przychodziłem do tego programu w zeszłym roku i było dokładnie to samo. Dlatego słuchajcie. Więcej mówiliśmy o Tebasie. Ze względu na prowadzącego, bo to był taki konik Ćwiąkiego. To silencio stampa na Tebasa. Tego wątku nikt nie lubi i nie będziemy akurat o takich niefajnych tematach dyskutować. Zobaczyłem, że tam się oczy zaświeciły. Nie, absolutnie nie. Już Piotrek poprawił okulary. Ale a propos Kolumbaniego, to jest zawodnik, który bardzo dobrą ma opinię na rynku francuskim, bo przecież to z Nantes trafił do Eintrachtu Frankfurt i to w Nantes już widać było jego ogromne umiejętności i myślę, że to dla niego jest taka ścieżka, tak? Był w Nantes, poszedł do Eintrachtu Frankfurt, też była gra w Lidze Mistrzów, więc to jest myślę też naturalna droga dla takiego zawodnika, żeby wskoczyć teraz na wyższy pułap. My dlatego często mówimy o Haalandzie, o Kane'ie, o tych największych, bo oni już na tym, w tym wielkim futbolu, w Ligach Mistrzów, czy w swoich reprezentacjach naprawdę odgrywają wielkie role. Ale ja spodziewam się, że dla Mułaniego to będzie jakiś kolejny krok teraz. Z pięć dych to myślę lekko. Coś koło tego by się zakręciło. A teraz mówimy o 80 milionach, a Filip mówi, że Paris Saint-Germain jest gotowy wydać 100, 120 i pewnie ma rację. No, Eintracht Właśnie z perspektywy Bayernu Monachium, no bo Bayern zawsze mi się kojarzył z klubem, który mógł oczywiście wydawać 80, 100 i tak dalej, ale nie wydawał takich pieniędzy. Potrafił zawsze na podstawie głównie zawodników ściąganych z Bundesligi zbudować hegemona momentami, no hegemona na swoim rynku, ale też drużynę, która zawsze liczyła się w walce o najwyższe cele w Europie. Potrafiła raz w 2013, ostatnio już z Robertem Lewandowskim zdobyć Ligę Mistrzów, regularnie bywała na poziomie półfinałów. A to nie jest że oni po prostu mają genialną czutkę do tego, żeby komuś wygasał kontrakt, patrząc na ich całą historię na początek XXI wieku, kiedy z Roberto wygasał kontrakt w Leverkusen.
Leverkusen, kiedy można było zabrać Michaela Balaka. Tak, oni podbierali piłkarzy. Kiedy Neuera można było wyciągnąć. Pojawiał się konkurent, który do samego końca walczył z nimi o tytuł mistrzowski i zabierali mu piłkarzy. Tak było właśnie z Schalke, tak było z Bayerem Leverkusen, tak było z Borussią, kiedy brano Hummelsa, Götze, etc. Ci akurat piłkarzem przede wszystkim Götze się nie spisali. Ale Götze rozbujał karierę Kolomłaniego. Jest jego idealnym partnerem w Eintrachcie. Pewnie tak, ale właśnie o tym mówię, że Bayern zszedł z tej drogi. Zaczął kupować Hernandezów po 80 milionów, ściągać jakichś piłkarzy z innych kierunków i to się w sumie nie przełożyło na jakość. Bayern stracił ten swój wyjątkowy gen, moim zdaniem. Oczywiście ten gen, ja pamiętam z czasów Jupa Heynckesa, mojego ulubionego szkoleniowca, no ale przecież za Pepa Guardioli też te ruchy transferowe miały ręce i nogi. No dzisiaj Bayern zaczął właśnie skakać po tym rynku transferowym. To weźmiemy Cancelo, to może ktoś nam spadnie znowu za 80 milionów i to się Bayernowi raczej nie przysłużyło w ostatnim czasie, więc jakbym miał wybierać, to wolałbym takiego Mułaniego, piłkarza, który się sprawdził w Bundeslidze, który zna ten rynek, więc masz gotowego Grajcara od razu do walki o ten tak zwany obowiązkowy wkład, jaki Bayern musi co roku wyrobić, czyli Mistrzostwo Niemiec i zapewne także miałby świetnego zawodnika na walkę o potencjalne zdobycie Ligi Mistrzów. A ten Harry Kane 30-letni, ja wiem, że on się świetnie prowadzi i tak dalej, ale jednak ma 30 lat i wyszedłby ze swojego środowiska, w którym siedzi od x tam lat w jednym klubie i musiałby przyjść do zupełnie odmiennego środowiska. Inny język, inna kultura, wszystko inne. Nie wiem, czy by się tam sprawdził. Zobacz Sadio Mane. Chciałbyś do Sky Deutschland odejść za jakieś gigantyczne pieniądze? Sky Deutschland? A ja nicht verstehe. Dobra. Ja bym postawił jednak na Kane'a na miejscu Bayernu. To jest jednak trzykrotny król strzelców Premier League i myślę, że świetnie by się odnalazł w niemieckiej lidze. No ale to oczywiście to nie moje pieniądze. A powiedziałeś to samo pewnie przed rokiem o Sadio Mane. Nie wiem, czy mówiłem coś takiego. No na pewno. Ale spodziewałem się, że tak wielki piłkarz, bo Sadio Mane jest wielkim piłkarzem. Ja byłem przekonany, że on trafi do Realu i chciałbym go w tamtym momencie, po tych jego czasach w Liverpoolu, widzieć w Realu, przykładowo, że on w tym Bayernie się sprawdzi, a tymczasem widzisz, no okazało się to wielkim niewypałem. Ale ja myślę, że w Bayernie są zaniepokojeni ostatnim sezonem, że przecież cudem zdobyli mistrzostwo, nie odegrali znaczącej roli w europejskich pucharach i stąd taka determinacja, by ściągnąć gwiazdę, która przynajmniej przez 2-3 sezony będzie regularnie strzelała po 25-30 goli, ale to taki mój pomysł. Wiesz, a kiedyś ściągali te gwiazdki z Köln typu Podolski właśnie i tak dalej i robili wielkie wyniki, więc to jest kwestia moim zdaniem może specyfiki klubu. Akurat w przypadku Bayernu inaczej niż na Inter patrzę, Chelsea, gdzie tam zawsze czym żyły te kluby? Ściąganie największych gwiazd całego świata, prawda? Wieża Babel w tych klubach, ale Bayern zawsze, okej, miał Riberiego, miał Robena, ale to były specyficzne dwa i często konfliktowe skrzydła, które nie potrafiły się też dogadać z tym niemieckim komponentem, a tu uważam, że Bayern po prostu powinien wrócić do korzeni, czyli właśnie ściągać najlepszych piłkarzy, szukać właśnie z Lipska, Borussii, Dortmund. Taki był przecież plan, pamiętacie? No Haaland był dogadywany, ale Manchester City zabrał Haalanda Bayernowi i ta cała filozofia Salihamidzicia i Kana nagle runęła, bo nie było gościa, który miał zapewnić Bayernowi absolutną hegemonię. Wyobraźcie sobie, ten Bayern plus Haaland, mistrzostwo w cuglach i moim zdaniem Liga Mistrzów była zdobyta. Parę ruchów mamy jeszcze do obgadania w ogóle z całego świata. Więc wiem, tak, chciałeś mi zapytać Canalesa. A o Canalesa też. Wyjdźmy ze strefy komfortu. Były wielkie nazwiska. Moussa Diaby, opinia. Rekordowy transfer w historii Aston Villa. Piłkarz, który trafia do nich z Bayeru Leverkusen. To warto zaakcentować. Oczywiście facet z Paryża, więc też do Paris Saint-Germain był przymierzany latem. Mówiono nawet jeszcze w maju, że inicjuje już powoli te rozmowy. Ciekawe okienko. Z grubej rury tam naprawdę idą, jak sobie popatrzymy na to, że Pau Torres choćby tam trafił, a więc też twój szanowny, bardzo dobry kolega, jak sobie popatrzymy na dziuplę komentatorską, twoje bardzo dokonania dobry, w zawodzie. Ale muszę ci przyznać, że aż tak go nie cenię. Ja myślę, że... Dlatego nie poszedł do City. No nie poszedł. No, on kiedyś się wypił Tottenhamowi. Powiedział, że on nie będzie chodził z klubu, który walczy o Ligę Mistrzów, a wtedy Villarreal walczył w półfinale, że on nie będzie szedł takiego klubu jak Tottenham, który nie wiadomo, czy w ogóle w tej Lidze Mistrzów wystąpi. No i słuchaj, myślę, że bardziej niż Aston Villa, to tych zawodników, którzy teraz trafiają na Villa Park, przyciąga nazwisko Unaia Emery'ego, że ten człowiek no jest poniekąd taką gwarancją sukcesu, przynajmniej w europejskich pucharach. Aston Villa w tych pucharach jeszcze nie zagra. Dobrze, żebym ja teraz czegoś nie pomylił. Liga, konferencja. Osasuna zagra. To wam od razu Osasuna powiem, że definitywnie zagra. Osasuna zagra. Tak, to tak, mnie bardzo cieszy. Zagra Aston Villa w europejskich pucharach. Już tam sobie poukładałem wszystko w głowie. To nie ten sezon. Gdzieś tam. Everton nie zagra na pewno. Tak. No bo przecież nie tylko Pau Torres, jeszcze Tielemans. I przecież tego... Super wyjęcie zawodnika z Leicester, jakby nie patrzeć pod kątem umiejętności. Myślałem, że czmychnie w ogóle poza Anglię i wybierze Włochy, żeby mieć wygodne życie. No i tam dwóch współwłaścicieli, Egipcjanin i Amerykanin, no okazuje się, że mieli latem dużo
dużo pieniędzy, bo przecież pobili transferowy rekord i to nie pobili go o 2-3 miliony, ale pobili go o 20, bo przecież poprzedni rekordzista Buendia kosztował 31 czy 32 miliony funtów, zatem ten Diaby no, tutaj będzie się jawił jako taka pierwsza gwiazda Aston Villa, przynajmniej tak wierzą w Birmingham. A oni nie sięgali po Lona Bailey'a wcześniej? Sięgnęli właśnie tak, z Leverkusen. To ciekawa historia, że i ponowią w zasadzie ten sam ruch, no bo podobni piłkarze nie wszystko. I ja w ogóle, to były te lata, kiedy i wy mieliście przyjemność komentować Bundesligę i ja miałem przyjemność w konkurencyjnej stacji, jak sobie przypomnimy rynek praw w Polsce. Leon Bailey wyglądał po prostu jak piłkarz z innej planety. Kicker gdzieś, to było 4 albo 5 lat temu, już pisał, że on się ociera o klasę światową, że to zawodnik do grania w największych markach. A ta kariera się potoczyła tak, że chyba pod Diaby sobie powinni obiecywać więcej, jeżeli już zapłacili za niego takie pieniądze. Anglicy się nie przejmują. Wiesz, że nie mają tyle pieniędzy, że jeśli się nie uda z tym zawodnikiem, to za rok sięgniemy po kolejnego piłkarza. To jest niesamowite, że takie Bournemouth, pamiętam, ściągało Jeffersona Lerme z Levante, płacąc za niego 30 milionów. W Levante oszaleli, więc od razu wydali 30 milionów na zawodników, z których nikt się nie ostał. To były rekordowe transfery. I po roku było wiadomo, że każdy z tych piłkarzy, Sanjin Prcić się jeden nazywał, drugi był Vukcevic, defensywny pomocnik, a trzeci był Moises jakiś tam, Moises jakiś tam inny. W każdym razie żaden nie wypalił, więc to też pokazuje, że jakiś przeciętniak z ligi angielskiej wyciąga piłkarza za gigantyczne pieniądze. Nie wiem, czy ten Lerma sobie tam poradził. Nie śledziłem. Rafał, poradził sobie? Jefferson? Nie za. No, okay. No, tak. Wszystko jasne. Ale dla klubu hiszpańskiego, który okej, spadł i tak dalej, w tamtym czasie był przyzwoitym średniakiem La Liga, no to naprawdę był dar z niebios, więc trochę się cieszymy w tej Hiszpanii, że mimo, że zabierają nam wszystkich piłkarzy najlepszych, albo przynajmniej próbują, to te biedniejsze kluby, wiesz, ci Anglicy mówią, a ten fajny strzelił 5 goli, 4 asysty, bierzemy go, ile? 30-40, dobra, a w tej Hiszpanii, Boże drogi, ile kasy, nie? Miałem mieć taki guilty pleasure na dzisiaj, że zapytam się o Danjumę w Evertonie, ale to nie zdążymy, no po prostu musimy iść dalej. Duże nazwiska, poważne, Hiszpania, Frank Kessie miał się dogadać z Juventus. Chyba jest to ulga dla dwóch stron na razie, nie trzech. Dla samego Kessiego i dla Barcelony. Barcelony, że go spienięży, Kessie, że nie zostanie wypchnięty siłą do Arabii Saudyjskiej, do której nie chciał iść. A w Juventusie mówi się o tym, że może zgarnąć 7 milionów euro, co jest kominkiem jak na te realia, które panują teraz we Włoszech. I oprócz tego, że miał być nowym Paulinho, jak to nie zabrzmi, zapamiętamy go z bramki w El Clasico, tak. Ale Frank Kessie, no, legendą, ikoną im nie zostanie. No to taki nie wypał. Piłkarz pasujący ni w 5, ni w 9 do Barcelony, jak mówią kolokwialnie. Taki powiedziałbym transfer na hura. Na zasadzie zbieramy piłkarzy, a ten jest wolny, ten się dobrze prezentował. Gdzieś nam może będzie w jakiejś koncepcji pasował jako piłkarz, uzupełnienie na różne pozycje. I moim zdaniem Kessie i tak udowodnił wszystkim malkontentom, że grać w piłkę potrafi, że na pewnym etapie tej Barcelonie się przydał. No ale teraz oczywiście z racji tych wszystkich problemów finansowych, o których już mówić nie będziemy, bo moglibyśmy program skończyć o 14, gdybyśmy w to się wgłębili. Więc... sprowadzając sprawę wyłącznie... Ty, czy od sztuki? Sprowadzając sprawę już wyłącznie do nazwiska Kessiego, no chcą się go pozbyć za wszelką cenę, ale chcą oczywiście na nim zarobić i problem z tego, co czytałem, jest taki, że Juventus chętnie go wypożyczy, a ewentualnie zapłaci za rok te 12-15 milionów i teraz się mówi o tym, że pojawiły się jakieś oferty z Premier League. Zapewne jakieś zapytania z Premier League są, no bo Kessie to jest taki gość, który swoją fizjonomią, wszechstronnością, walecznością. Myślę, że w kilku klubach angielskich, choćby w takim Evertonie, znalazłby dla siebie miejsce. Natomiast... właśnie takie rewiry do Wolverhampton właśnie, był kiedyś przemierzany. A Lopetegui strasznie narzeka na okienko transferowe. Wręcz to się nie podoba. Tak, no czytałem w Hiszpanii władzą klubu. Władzą klubu, że Lopetegui ostatnio na konferencji prasowej, tak czytałem w hiszpańskich mediach, wręcz otwarcie powiedział, że on sobie nie wyobraża, że tak może wyglądać skład Wolverhampton na kolejny sezon. I a propos Barcelony i tych piłkarzy, którzy wychodzą, Longley i Garcia, tak? To jest również ciekawy kierunek związany z Olympique Marsylia. To wracamy na podwórko francuskie. Olympique Marsylia, który znów przebudowuje całą drużynę. Jest nowy trener. Hiszpański. Stąd ten kierunek szukam. No i chcą ich podpisać. Chcą ich podpisać, który bardzo dobrze, tak jak powiedziałeś, zna Półwysep Iberyjski, ściągnięcie Kongdogbi i Lodiego. Pracował w Atletiku, w którym mu no, nie poszło, natomiast Villarreal czy w Walencji było zupełnie inaczej. I ja jestem ciekaw, co wyciśnie on teraz z Olimpiku Marsylia, bo tam jest co rok zmiana warty. Był Igor Tudor, był Sampaoli. Co rok nowy trener. Ale Filip, nie ma Payeta.
On tak, się żegna płakał z klubem. Tutaj powinniśmy poświęcić mu te 30 sekund. Popłakał się na konferencji prasowej Dimitri Payet. Przerwał mi 10 lat w tym klubie. Tam nic nie wygrał. No, wygrał serca kibiców, bo kibice go uwielbiali na stadionie. Tak, Harry Kane w Tottenhamie, podobne dokonania. Kiedy pojawiał się na murawie, nawet z ławki rezerwowych w tym ostatnim sezonie, już nie był wiodącym piłkarzem, troszeczkę mu się też tutaj przybrało na wadze, to jednak kibice z uwielbieniem zawsze patrzyli na Dimitri Payeta i naciskali na każdego trenera, żeby on grał jak najwięcej, więc ta konferencja była naprawdę sentymentalna i też pytanie, jak będzie dalej wyglądała jego kariera. A propos wagi, może tylko chwileczkę. Hiszpańska marka zauważyła, może ogólnie hiszpańscy dziennikarze, że Casemiro wrócił do treningów i też wygląda na mocno, powiedziałbym, rozbudowanego w kilku miejscach. Zawsze był taki pucułowany. Ale uwierz mi, zdjęcia z Realu Madryt, a zdjęcia z tego treningu, różnica jest gigantyczna. Ja pamiętam z dzieciństwa książkę Wojciecha Kowalczyka, gdzie pisał, że też Mariusz Zganiacz wracał z nadwagą, a później pamiętamy, jak sobie radził choćby w Koronie Kielce, więc można sobie pozwolić na to, żeby trochę poodpoczywać. No Hazard sobie pozwalał i jak wiesz, skończyło się to dla niego. Ale on fatalnie. Nie miał kostki już od pewnego momentu. Pamiętajmy o tym, że kontuzja go zniszczyła, tak, płyta nowa, tytanowa wkładka i tak dalej. Filip, dasz mi jeszcze pół minuty. Proszę bardzo. Słuchaj, dwa dni temu zmarł w wieku 69 lat. Wybitny moim zdaniem, nie tylko moim, eksreprezentant Anglii Trevor Francis. On pasuje tutaj do programu pod tytułem Transferowy Młyn, bo był pierwszym Brytyjczykiem, za którego zapłacono 1 000 000 funtów. Ciekawe jest to, że to zdobył po 3 miesiące po tym, jak zapłacono takie wielkie pieniądze, to się rzadko zdarza, bo najczęściej to ci zawodnicy podpisując jakieś poważne kontrakty, a on przechodził z Birmingham do Nottingham Forest. Ciekawe, że wychowankiem Birmingham jest Jude Bellingham, który też jest teraz najdroższym Brytyjczykiem w ogóle. Francis był przez chwilę, bo ten rekord szybko pobito. Teraz modne są takie quizy wśród ekspertów, wśród dziennikarzy. Czy pamiętacie, kto był wówczas najdroższym piłkarzem na świecie? Mówię o lutym 79 roku. Francis był najdroższym piłkarzem brytyjskim, a najdroższym piłkarzem na świecie był droższy o 500 000 funtów Paolo Rossi, który wcześniej przeszedł z Vicenzy do Juventusu Turyn. O tym Francisie mówię też dlatego, że dwa razy zdobył Puchar Europy, że grał w drużynie Briana Clougha. Tutaj też takie pytanie, na które od razu sam odpowiem. Jakie najmniejsze miasto może pochwalić się drużyną, która zdobyła Puchar Europy? Jakie najmniejsze miasto? Musisz odpowiedzieć. Muszę odpowiedzieć, tak. To jest Nottingham. Nottingham i zdobył akurat dwa razy Puchar Europy. Zadbał o to Brian Clough, a Trevor Francis w tym finale, o którym mówię, 3 miesiące po tym wielkim transferze, zdobył zwycięskiego gola. To był finał, w którym Nottingham miało grać z Wisłą Kraków, ale ona odpadła wcześniej z Malmy i to Szwedzi nas zastąpili. Ostatnia rzecz a propos Nottingham. Odwiedził nas dwa dni temu były piłkarz tego klubu, ponad 400 spotkań w Nottingham Forest, czyli Stuart Pearce był gościem na konferencji trenerów w Łodzi w niedzielę i poniedziałek, miał swoją przemowę na temat przywództwa. To tak a propos tego, o czym mówi Rafał, możemy teraz sobie tak dalej poskakać. Człowiek, który nie strzelił karnego, klubach. Prawda? Nie strzelił karnego na mundialu w 90 roku. Półfinale, ale już ciężko by było w studiu wygrać zmagania, gdyby tutaj usiedli jeszcze Stuart Pearce i Marek Papszon. Wtedy już nie byłoby lekko głosu zabrać. Także o Trevorze Francisie mówiono w wielu spotkaniach, że grało na boisku 21 śmiertelników, a Francis zachowywał się jak Bóg, bo tak przewyższał klasą i formą swoich rywali, a jak gdyby piłkarzy nazywać markami samochodów, no to dla Francisa zarezerwowano Rolls-Royce'a. A jakim samochodem, bo pozwolę sobie, trochę jednak lekceważymy tę ligę, ale mało się w niej dzieje, ja to raz na parę tygodni o tym wspominam, no jest mi głupio. Samuel Chukwueze do Milanu. Opinia, jaki to jest samochód, wlej trochę optymizmu w serca kibiców Rossoneri, bo wiem, że to jest piłkarz dobry, piłkarz, który zrobi tam różnicę, który będzie gwiazdą, tak? Piłkarz, który bardzo dojrzał. Od początku był uznawany za ogromny talent i dosłownie
jak burza wszedł nagle z zespołu rezerw parę lat temu, bo Villarreal miał ogromne problemy w walce utrzymania. Się wierzyć nie chce, ale tak było. Czasem Villarreal potrafił takie sezony, takie niespodzianki brzydkie sprawiać swoim kibicom i w ogóle wszystkim ekspertom. Ale później troszeczkę sodówka mu odbijała. Narzekali na niego reprezentanci Nigerii, bo on grał bardzo indywidualnie, ale to, co się wydarzyło pod batutą Emery'ego, a także Quique Setiena, przede wszystkim Quique Setiena, ale Emery'ego też bym nie pomijał, bo to był taki, bym powiedział, proces rozwoju tego piłkarza, wprzęgania go w ten seniorski futbol, to jest ogromna jakość. No to, co on prezentował wiosną, to była absolutna poezja. Do tego stopnia, że mówiono, że pierwszym transferem Realu Madryt będzie właśnie samu Chukwueze. Dlaczego nie doszło do tego transferu? No, trudno powiedzieć. Zapewne osoby Rodrygo, Viniciusa, ta konkurencja na skrzydłach, Valverde tam przecież może grać. Mówiono już o Brahimie, którego ściągano z Milanu, więc wymyślono pewnie sobie koncepcję, w której nie ma miejsca dla Chukwueze, po co marnować ten talent. Ja byłem przekonany, że sięgnie po niego Premier League, bo o nim głośno mówiło się w kontekście przed rokiem Evertonu. Everton chciał go wypożyczyć i zapłacić później już po roku obowiązkową klauzulę na poziomie 40 milionów, ale Villarreal gdzieś tam z tyłu głowy, a przede wszystkim Emery mówił, no słuchajcie, no okej, walczymy niby w lidze konferencji, ale mamy stulecie, mamy apetyty na Ligę Mistrzów, czyli chcemy oczywiście załapać się do czwórki, więc nie możemy się pozbywać takiego piłkarza. Wiemy, co się dzisiaj dzieje w Villarreal, to jest totalny odpływ zawodników, bo oni zarabiają krocie. Pau Torres 33 miliony, Jackson, który był absolutnym fenomenem, miał iść do Bournemouth, nie poszedł, bo nie przeszedł badań. Dziś jest gdzie? W Chelsea za 37. Teraz za 30 ma przejść samu Chukwueze, któremu się kończy kontrakt, więc mogę uspokoić, czy tam nastroić pozytywnie sympatyków Milanu. Kapitalny piłkarz, dynamika, technika, strzał. No on w tym meczu na Bernabeu to zdemolował Real Madryt i jego obronę. No, na co się odkręcał potem jeszcze przez kilka tygodni. No potem co zrobił z nim samu Chukwueze. Ja powiem, proszę cię bardzo. Zdemolował też Pedro Reboczo w meczu z Lechem Poznań. To jest chyba obronę ostateczny, o kim mówimy. Twardy, najtwardszy. Nie będziemy go w takim razie podważać. No panowie, spojrzałem na zegar, on jest tam wychylony. No, to już jest doliczony czas gry. My już powoli musimy iść do domu. Bardzo ubolewam. Wiecie, ile jest transferów? Castellanos do Lazio. David Silva ma iść na bojany fotel po zerwaniu więzadeł. Sorloth w Villarrealu, a to tylko Hiszpania. No i Bilal przecież do Atalanty zarekordował sumę. Za blisko trzy dychy. Co z Marco Verrattim? To jest również Atletico, być temat. Może. Być może Liverpool. Być może zostanie w PSG. Świetny program. Tyle tematów zostało, żeby nie zrealizować. Chciałem coś dorzucić z ekstraklasy, ale nic nie wiem. Nawet w Lechii? No spróbuj, daj. Podpowiem ci jakiś kąsek. Nie, ale to... Co? Wiesz co, no, odchodzi od dwóch tygodni. No, Carlitos odchodzi. Chyba do Hiszpanii, nie na jeden, dokładnie 11 miesięcy od jego ostatniego gola w lidze. Proszę bardzo. A propos polskiego rynku. Bo to jest dopiero wydarzenie. Dzisiaj o 22:00. Już na YouTubie Kanal Plus dostępny będzie materiał. Bardzo długi wywiad Krzysztofa Marciniaka z Gonzalo Feo. To będą fajerwerki, to będą stróżki potu płynące po czole. Słuchaj, wasz swoje słowa, młody dżentelmenie. Dobrze. Tego nie mogę zdradzić. Bez spoilerów. Zostawmy to w ten sposób. To co, panowie, rozchodzimy się? Mogę was już pożegnać? Zadowoleni? Czekam, żeby Bartłomiej Drągowski dołączył do Nantes, bo mielibyśmy kolejnego bramkarza w lidze francuskiej. I Albon Lafont, którego zna znakomicie z Fiorentiny. Kurczę, ja się muszę zastanowić nad konwencją. W przyszłym tygodniu zero mainstreamu, tylko jakieś niszowe nazwiska. Plus ekstra klasa oczywiście, żeby się... Ani słowa Mbappé. To już wiesz, że będziesz. Zróbcie, co chcecie. Maksymalnie 30 sekund na Mbappé, maksymalnie 30 sekund na Kane'a. Nie może mówić się w taki sposób, że jak już będzie transfer, to będziemy o nim mówić. Właśnie. To zostawimy to w ten sposób. Ale na miniaturę warto też czasami wrzucać... Ale jak Filip mówi, kolejnego Polaka będziemy mieć we Francji. Ja bym chciał, żebyśmy mieli w ogóle kolejnego jakiegokolwiek Polaka w Hiszpanii. Niekoniecznie piątka w Gironie, bo to było kuriozum nieprawdopodobne, ta słynna... Nie wiem, jak to mówi się po młodzieżowemu. Spoiler. Panowie, to była wielka przyjemność. Rafał Nachorny. Dziękuję bardzo. Piotr Laboga. Dziękuję. Filip Surma. Dziękuję pięknie. Mateusz Rokuszewski. I ja jeszcze z jedną nowiną. Oczywiście zapraszam w link, który znajduje się w opisie tego materiału. Tam specjalna oferta dla widzów YouTube'owy Kanal Plus, żeby sięgnąć po Kanal Plus online. Bo musimy jakoś Marka Papszuna spłacić. O, właśnie! To nie będzie lekkie, więc sami już doskonale wiecie, trzeba utrzymać Marka Papszuna w Kanal Plus. Dziękujemy za uwagę.
Nazywam się Szymon Marciniak i w Ekstraklasie widziałem wszystko. Bramki z połowy boiska, cudowne interwencje bramkarzy i akcje Stadiony Świata. Gdzie widziałem? W Kanal Plus Online. Oglądaj 100% PKO Bank Polski Ekstraklasy w Kanal Plus Online. Nazywam się Szymon Marciniak i w Ekstraklasie widziałem wszystko. Bramki z połowy boiska, cudowne interwencje bramkarzy i akcje Stadiony Świata. Gdzie widziałem? W Kanal Plus Online. Oglądaj 100% PKO Bank Polski Ekstraklasy w Kanal Plus Online. Nazywam się Szymon Marciniak i w Ekstraklasie widziałem wszystko. Bramki z połowy boiska, cudowne interwencje.